Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Aniu. Cześć Michał. Cześć. Bardzo dziękuję Tobie za to spotkanie i za to, że y, zgodziłaś się porozmawiać. Tak naprawdę o Twojej pracy, no ale też o chyba sposobie życia. Więc pozwól, że przedstawię. Nie, nie sposobie życia? Yy, tak, sposób <noise> życia. Jednak tak, bo <noise> tak myślę sobie, czy to pasja, czy to sposób <noise> życia, ale tak, no <noise> ja tak naprawdę od wielu lat jestem na formalnej emeryturze. A. Ponieważ przez wiele lat pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i przeszłam na emeryturę mając 40 tam parę lat, to <noise> w ogóle można było i tak zrobiłam. I właściwie można byłoby powiedzieć, że mogłabym sobie, nie wiem, na szydełku robić, ale tu jest tak, że to jest chyba jednak moja pasja, mój jakiś sposób życia. Tak, tak. To ja opowiem, co jest twoją pasją. Moim Dawaj. dzisiaj gościem i rozmówcą jest Anna Lechowska, prezeska od 1999 roku, więc to już 22 lata. Tak. Prezeska stowarzyszenia Pomocy. Stowarzyszenia dla dzieci i młodzieży, tak, Stowarzyszenia dla dzieci i młodzieży szansa. A teraz jesteśmy u was w stowarzyszeniu. U ciebie na Twoich włościach, w tym sensie, że prezesujesz temu stowarzyszeniu mm -hmm. w Centrum Pomocy Dzieciom, w wyjątkowym miejscu. I bym chciał, żebyś nam o tym miejscu opowiedziała i o, żebyśmy też porozmawiali o tym, czym się zajmujesz tak naprawdę mm -hmm. od 20 paru lat, niezależnie czy jesteś aktywno zawodowo, czy formalnie na emeryturze, to jednak cały czas. Jesteś mocno zaangażowana w pomoc dzieciom krzywdzonym, mhm. i chciałbym o tym porozmawiać: o tym, jak krzywdzone są dzieci, jak w naszym społeczeństwie, w, naszym, w naszych czasach krzywdzone są dzieci, bo myślę, że to jest taki temat tabu, przykryty. Niewiele osób o tym wie, a ty chyba jesteś jedną z tych nielicznych osób, które są najbliżej tych dramatów w całej ich złożoności, w mhm. całym ich skomplikowaniu. Także jeżeli pozwolisz, to chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Mhm, bardzo e, chętnie. Możemy zacząć od tego, jak to się zaczęło. Wiesz, zaczęło się w roku 99, tak mhm. historycznie sprawę ujmując. Zaczęło się od tego, że, że ja, grupa moich znajomych, przyjaciół pracujących w podobnej branży, czyli z dziećmi, z młodzieżą, mhm. Zobaczyliśmy, że są dzieci, które nie dostają znikąd pomocy. To są dzieci, które właśnie są bite, to są dzieci, które um, doznają, doświadczają przemocy emocjonalnej, mówi się o nich bardzo źle, słyszą najgorsze rzeczy, jakie mogą usłyszeć od swoich rodziców. To są dzieci se wykorzystywane seksualnie. Wtedy w naszym mieście, ale nie tylko w naszym, właściwie nie było wiadomo co co z tym wszystkim zrobić, jak można pomóc. I powstał pomysł y, przede wszystkim uczenia się tego i potem powstał pomysł założenia stowarzyszenia. E, pamiętam, że na pierwszym zebraniu było 86 osób, za, zebranie założycielskie, mhm. powinno być 15, żeby założyć. Mhm. Więc tyle ludzi się, że tak powiem, nakręciło na tą, na, tą, na tą ideę. I to tak trwa. I to jest niesamowite, że e, od, tylu lat my w takim mieście Głogowie, które ma niespełna 70 tysięcy, robimy rzeczy, które, które są ważne, potrzebne i też przy takiej akceptacji ludzi, którzy są dookoła. To jest super. Tak, no jak tutaj się wjeżdża, to rzeczywiście to centrum wygląda jak się umawialiśmy, że dojadę, do, do to powiedziałaś, że rozpoznam to miejsce po budynku. Tak, tak. I rzeczywiście przywitał mnie kolorowy budynek pełen graffiti, mm -hmm. ale potem y, też piękne miejsce, bo tak y, nie możemy tego pokazać. Natomiast to miejsce od samego początku, od pokoju, w którym jesteśmy, do tego jeszcze też wrócimy, bo to, to mm -hmm. ja wyjaśnię, że jesteśmy w pokoju przesłuchań, ale to za chwilę chciałbym o tym rozmawiać, mm -hmm. czyli pokój, w którym przesłuchiwane są y, krzywdzone mm -hmm. dzieci, ale wcześniej ten pokój, poczekalnia, miejsca, biura, to wszystko wygląda bardzo ładnie, mhm. bardzo przyjaźnie, bardzo profesjonalnie. Yy, to długa była droga. Do tak, takiego nie... miejsca, które wygląda jak z żurnala. E, ono nie wygląda już jak z żurnala, ale bo już są jakieś po trzech latach użytkowania, już są ślady bytności. Wiesz, co jest tak, że myśmy yy, kiedy powstał pomysł tworzenia Centrum Pomocy Dzieciom, utworzenia tutaj tego, o czym za, mogę za chwilę opowiedzieć, to to jest tak, że zaczęliśmy myśleć, że musimy stworzyć dobre, ładne miejsce. Dzieci zasługują na to, żeby być w ładnych uh -huh. miejscach. Nie możemy im serwować byle jakości, takiego, bo one nie mają, nie będą miały nigdy myślenia takiego, że na coś innego zasługują. Jeśli ich, e, w, nie wiem, włożymy do jakiejś pomieszczeń byle jakich z takich z używanymi meblami z jakimiś byle jakim wyposażeniem to dziecko ma takie przekonanie że to jest dla mnie jeśli, natomiast jeśli to jest tak że my podczas nie wiem zajęć podczas różnych spotkań podczas terapii oni mogą przebywać w ładnych pomieszczeniach takich estetycznych takich w których się dobrze czujemy to to jest też jakby dodatkowy taki taki aspekt wzmacniający ich, nie? Że, to, że to jest ładne, dobre miejsce. To ma być też miejsce przyjazne. To jest takie, że wiesz, jak do nas przychodzą dzieci, to czasami mówią, o jak fajnie. I to jest dla mnie wtedy, wiesz, taki miód na serce. Myślę sobie super, że to, że to tak. Tu się bardzo dużo zmieniło. Jak otworzyliśmy Centrum Pomocy Dzieciom, to musieliśmy przeprowadzić remont taki kapitalny pod, pod okiem architekta, który z nami rozmawiał o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń, o tym wszystkim. Wcześniej mieliśmy tutaj, to, to, ten, to jest w ogóle pomieszczenia gminy miejskiej Głogów i my je użytkujemy, użytkujemy mhm. i robimy tutaj różne rzeczy. Przed, przed tym 2018 tutaj też prowadziliśmy mnóstwo zajęć dla dzieci, jakieś spotkania dla rodziców, bardziej takie angażujące, aktywizujące młodych mhm. ludzi. Teraz też robimy trochę z młodzieżą, ale nie tak jak kiedyś, natomiast no, dużo rzeczy się dzieje. Y, sfokusowanych na problem przemocy wobec dzieci. I teraz chciałbym o to zapytać, bo to ktoś tak słuchając może sobie pomyśleć, ok, to, że miejsce jest ładne, mm -hmm. y, że jest zadbane, to to się zdarza w każdym mieście, mniejszym mm -hmm. lub większym. Są takie y, cenne inicjatywy, bez mm -hmm. wątpienia warto dobrze tak. o nich mówić i, 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 do, i, i je wspierać, y, które też mniej lub bardziej potrafią właśnie zorganizować środki, żeby było. Nie tylko dobro świadczone, ale też w ładnym anturażu, mhm. żeby to było w ładnym otoczeniu. Natomiast to miejsce jest wyjątkowe o tyle, że charakter waszej pracy jest unikalny. Uczyliście się tego za granicą i chciałbym, żebyś o tym opowiedziała. Bo z tego co wiem, to takich miejsc jak to, to nie jest tak, że ono jest w każdym mieście, że takich miejsc w Polsce jest raptem pięć. Mhm. Więc czym się różni to centrum od innych, podobnych tego miejsc? I dlaczego jest tylko pięć takich ośrodków w Polsce tak wyjątkowych? A najpierw powiedz, na czym polega ta wyjątkowość świadczonej przez nas Opowiem pomocy. Ci to na przykładzie y, takiej historii dziewczynki, z którą... Y, która w roku 2016-17, mniej więcej, ale takie rzeczy się zdarzają w każdym mhm. miejscu. Dziewczynka zgłosiła swojej wychowawczyni, swojej pedagoszce w szkole, że jest wykorzystywana seksualnie przez swojego najbli... swo... ojca, mhm. przez swojego najbliższego człowieka. Ja przepraszam, mhm. bo wiesz, ja będę zadawał pytania, których może nie powinienem Jasne, zadawać, dawaj. to mi powiedz, że nie odpowiesz. A jeżeli możesz, ale jestem ciekaw, w jakim wieku dziewczynka zgłasza taki. Akurat ta dziewczynka. Czyli jeżeli możesz powiedzieć, mogę, ile miała lat, mogę, to. Mogę. to jest, ona miała około 13, 13 mhm. lat i powiedziała swojej pedagogzce, która zauważyła jej, z jej zachowania, wywnioskowała, że coś jest nie tak. Bardzo mądra pedagogzka. Rozmawiała z dzieckiem dziewczynka i powiedziała o tym, co się dzieje w domu, o tym, co ojciec jej robi. Nauczycielka zawiadomiła matkę, która poszła z nią na policję z dziewczynką do jednego miejsca. Potem, mówię, to się dzieje w kilku, w przeciągu kilku dni. Poszła z nią na policję, gdzie musiała dziewczynka opowiedzieć, zresztą nie powinna tego robić, ale to tak zostało zrobione. Matka złożyła zeznania na ten temat. Dziewczynka miała duże problemy sama ze sobą. Rozpoczęła w jednej z poradni terapię. Miała, miała trudności w szkole, nie mogła się skupić, bo wiadomo, że tak jest, więc miała trudności w szkole. Trzeba było, matka załatwiła jej korepetycję w, gdzieś w jakimś miejscu. Matka chciała, potrzebowała pomocy prawnej, musiała pójść do kolejnego biura prawnego, gdzie dostała taką pomoc. Przemoc jest przestępstwem, więc za jakiś czas dziewczynka była przesłuchiwana, musiała pójść do sądu. I wiesz, z tej historii, tam potem jeszcze była pomoc psychiatry, gdzie trzeba było dziecięcego, gdzie trzeba było pojechać do innego miasta. Z tej historii wynika, że wiesz, dziewczynka musiała odwiedzić z matką 5-6 miejsc, w mhm. których mogła dostać pomoc, bo takiej potrze pomocy potrzebowała. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Czasami jest tak, że wystarczy wystarczą dwie pomoc dwóch osób. Mhm. Y i tutaj jest tak, że odwiedza pięć, sześć miejsc, w każdym z tych miejsc opowiada swoją historię. W każdym z tych miejsc nie wie, jak będzie to wyglądało, nie wie, kto będzie, nie wie, kto będzie z nią rozmawiał. W centrum pomocy dzieciom, które my tutaj w mamy. Każdy z tych miejsc z jednej strony opowiada tak. swoją historię, a z drugiej strony w takim milczącym udowadnia swoją historię tak. i przekonuje, że. Tak. że to co mówi jest że prawie. nie jest sprawcą, nie? Aha, że nie jest temu aha. winna, że. Aha. I teraz jest, jeśli y, to jest tak, że taka sytuacja wydarzyłaby się teraz u nas w Głogowie, to taka pedagog zadzwoniłaby do nas i dziecko dostaje pomoc w jednym miejscu, nie musi nigdzie chodzić. Mhm. My mamy tutaj... Y, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów. Pomagamy w nauce. Mamy terapię ruchową mhm. dla dzieci, które ma, one mają trudność z ciałem, z relacjami społecznymi, z różnymi rzeczami, które ta terapia grupowa pomaga im. Terapia indywidualna dla, dla dziecka jest pomoc psychiatry dziecięcego. Mamy, co my tu jeszcze mamy, mamy prawników dwóch, którzy mhm. konsultują, wspierają, piszą wnioski, jakby nadzorują to, to wszystko od strony prawnej. Jest pracowników Pracownik socjalny, ponieważ jeśli zmienia się sytuacja dziecka i rodziny, potrzebna jest pomoc socjalna. Nie, przychodzi pracownik socjalny tutaj i na miejscu nam y, mhm. daje wsparcie, znaczy pomaga tym ludziom wypełnić to wszystko. Mamy pomoc lekarza, pediatry. Jeśli jest taka potrzeba, to wołamy pediatrę i on tutaj przychodzi. Mhm. I to co najważniejsze, dziecko... Dziecko albo dziecko z jakimś dorosłym opiekunem, ale wszystko tutaj na miejscu. Wszystko się wydarza, ma tutaj na miejscu. Przychodzi... Tak, tak. To, czy my my uh -huh. taką mamy zasadę, że my nie odsyłamy, że pani pójdzie uh -huh. do poradni, na przykład. Tam pani pomogą. E, tylko tu przychodzi poradnia. A wiesz, a dla nas największym osiągnięciem jest to, że e, dziecko nie musi iść do sądu. To jest ogromny stres dla dziecka. Nie wiem, czy byłeś w sądzie, tak, że występowałeś na sali jako świadek, czy ktoś tam. Ja parę razy byłam jako świadek. I nie jest to miejsce, w którym się czujesz komfortowo. Mhm. Tam nie idziesz po to, żeby było miło i ładnie. A dla dzieci jest to ogromne, ogromne przeżycie. E, niby są te pokoje przyjazne przesłuchań, ale na przykład w głogowskim sądzie było tak, że dziecko, żeby dojść do przyjaznego pokoju, musiało pokonać e, bramki, które są tam, na, 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 czekają na, mhm. po otwarciu drzwi, klamka na, tych drzwi na wysokości moich oczu, więc dla dziecka to już w ogóle. Potem przechodzisz koło kilku sal sądowych, żeby dotrzeć na drugie piętro. Pod tymi salami sądowymi, salami, w których się odbywają wokandy, są różne historie się dzieją. Jeśli to jest dzień aresztowy, dziecko spotyka kogoś w kajdankach z mundurowanych policjantów czy tam strażników więziennych. W głogowskim sądzie też nie było poczekalni, czyli dziecko siedziało na, mhm. na, na, na korytarzu. Ja kiedyś miałam taką historię, kiedy byłam z dzieckiem na przesłuchaniu jako kurator procesowy i usiadła koło nas sąsiadka tego dziecka, która przychodziła. Ojejku. I mówi: Cześć Kasiu, co ty tu robisz? No taka mała dziewczynka do sądu, rozumiesz, to jest mhm. taka, jaka to jest sytuacja dla takiego dziecka, nie? że to jest tak, że nie jesteś w stanie uciec z tego. I jak roz, otworzyliśmy tutaj to centrum, myśmy współpracowali przy tym z różnymi, z różnymi służbami, między innymi z sądem, i udało nam się y, zrobić takie porozumienie z sądem, przy, naprawdę przy dużej, dobrej woli sądu, że y, prezes sądu zgodził się na to, żeby wszystkie przesłuchania odbywały się u nas. Czyli wiesz, w Głogowie jest tak, że to nie dziecko idzie do sądu, tylko tu sąd przychodzi do nas, nie? I dziecko w tym pokoju, w którym siedzimy, tu siedzi z biegłym i z sędzią, e, siedzi sobie na kanapie, najczęściej na której ty jesteś. A w pokoju, który jest oddalony parę metrów dalej, e, Prze przebieg przesłuchania obserwują prokurator, tam adwokat, kurator, ktoś tam. Wszyscy ci święci, którzy muszą tam być obecni. Dostają obraz z kamer, które tutaj są. Tu jest kamera taka dolna, która obserwuje dziecko, jak się dziecko zachowuje, jego mimikę, jego zachowanie. I kamera górna, która ściąga obraz. Y... Przygotowując, schowałem, a tu jest jeden z mikrofonów. Tak, jeden z mikrofonów, a jeszcze tam schowałeś, myślę, schowałeś mhm. słuchawki, które mają sędziowie. Tam przełożyłem. Tak, sędzia. Oczywiście tak, są sędzia... Wy, 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 Widziałem, że są zestawy słuchawkowe. Mhm. Tu u góry wiszą mikrofony. Tak, tak, tak. I jeszcze, jeżeli pozwolisz, to potem wejdziemy do tamtego pokoju i ja tak krótko nagram, a Jasne. tu wmontuję teraz w tym momencie, jak o tym mówimy, <grym> jak wygląda tamten pokój, <grym> bo my jesteśmy teraz w pokoju przesłuchań. Tak. Natomiast nagramy, jak wygląda to ten pokój, gdzie siedzi mm -hmm. sędzia i przysłuchuje się. Temu. Nie, sędzia tu. Aha, sędzia jest sędzia tu. Sędzia i psycholog a... tu biegły. A tam prokurator, adwokat yy, mm -hmm. nie wiem i różni, różni inni pełnomocnicy yy, dziecka czy oskarżonych. Tak. Mm -hmm. ja rozumiem. To, to, to tak. Natomiast dziecko siedzi tutaj, tylko tutaj, i ono nie widzi tego, kto tam wchodzi do tamtego mm -hmm. pokoju. E, po zakończeniu przesłuchania przechodzi tam tymi No bo tak, bo tam na przykład może być yy, adwokat osoby, która krzywdzi. Tak. Tak, mhm. tam jest, tam musi być. To jest mhm. nawet warunek konieczny. Dlatego y, to jest tak, że w polskim prawodawstwie jest tak, że dziecko powinno być przesłuchane raz, mhm. chyba, że zaistnieją jakieś kolejne mhm. okoliczności, które będą wymagały, żeby przesłuchane było drugi raz, znaczy kolejny raz. A jednym z takich argumentów, które, które przemawiają za tym, żeby dziecko było drugi raz przesłuchane, jest na przykład brak adwokata Aha, osoby oskarżonej. Więc my, tak trochę nieformalnie, zawsze się pytamy, a to jest adwokat tego, tego mhm. pana, żeby, że, czy tam osoby, która jest oskarżona, żeby dopilnować też tego, żeby nie odbywało się przesłuchanie, bo to jest ze szkodą dla dziecka, bo mhm. oni zbiorą materiał tutaj, a dziecko będzie musiało i tak jeszcze raz przyjść. E, więc to jest bardzo istotne, kto tam. To tam jest po drugiej stronie. Dziecko kończy tutaj przesłuchanie i wychodzi tamtą, mm -hmm. tamtym, tamtą przez poczekalnię. wcześniej czeka w poczekalni gdzie tak, się. Widziałam, że rzeczywiście tak. do tego pomieszczenia są nawet yy, dwoje drzwi, żeby mm -hmm. się nie krzyżowały drogi. Tak, żeby się nie krzyżowały drogi. Czyli dziecko wchodzi tą drogą, wychodzi, wychodzi sobie, natomiast cała ta ekipa przy przesłuchaniu uczestnicząca mm -hmm. w pokoju technicznym wchodzi jakby trochę innym wyjściem. Mm -hmm. Czyli wiesz, jest to zupełnie bezpieczne. Dziecko w poczekalni się. Bawi, przygotowuje się, może się tym, że tak powiem, wyluzować trochę, zrelaksować. Natomiast w pokoju przesłuchań nie ma zabawek. To nie jest miejsce do zabawy. To jest miejsce tak. do, y, do składania zeznań, mówiąc mhm. bardzo ogólnie. Nie? Czyli to, to jest tak, że to nie jest taka, jak czasami ludzie mówią, a to tak pójdziesz i porozmawiasz sobie z panem sędzią. To jest rozmowa, no, to ale to jest szczególna forma poważne relacji. relacji. Tak, tak, dramaty, tak, poważne dramaty, tak. poważne zarzuty i też w przypadku mhm. osoby oskarżonej to mm -hmm. też jest mm -hmm. duży wpływ na jej życie, tych zeznań obciążających. To nie jest zabawa. Nie? No to jednak e, tak, no dziecko Oskarżenie powinno... o pedofilię jest bardzo poważnym oskarżeniem, mm -hmm. czy o przemoc. E, tak, to, to są różne tutaj, różne tutaj są e, sytuacje. Mm -hmm. Tak, no to, to jest tak, że dziecko, wiesz, to też nie zawsze jest tak, że dziecko jest zawsze przesłuchiwane, jeśli bierze udział w takim zdarzeniu. Mm -hmm. Ono jest wtedy przesłuchiwane, jeśli sędzia uzna, że jego, y, jego, jego, jego zeznania mają wartość, do, jakby do Powodową, nie? Czyli wtedy, yy, wtedy jest dziecko przesłuchiwane. Okay. Wiesz, dzieci się, dzieci znają salę sądową, wiedzą co to jest sąd, głównie wiedzą to z filmów, gdzie widzą groźnego sędziego, toga i te wszystkie uh -huh. akcesoria dookoła i są przerażone, kiedy muszą z, pójść na przesłuchanie. I nagle przychodzą tutaj, do tego miejsca, gdzie ani togi nie ma, ani żadnych strasznych, mhm. strasznego budynku. E, dla nas największą taką e, frajdą e, jest to na przykład, jak dzieci nie chcą wyjść po przesłuchaniu, nie? bo tam a. jeszcze muszą sobie dokończyć budowlę, albo coś tam. E, albo czują się bezpiecznie. Tak, albo matka, która mówi tak się bałam, tak mhm. się bałam, a tu się okazuje, że to tak fajnie poszło. Więc e, oczywiście, że to e, otoczenie to jest jedno, drugie to jest osoba przesłuchująca, więc bardzo ważne jest to, jaki jest sędzia, jak przesłuchuje dziecko, jakie mu zadaje pytania, generalnie jakim człowiekiem jest, bo to jest, się mhm. wszystko w tym zamyka. Mhm. I jakie są problemy? No bo widzieliśmy tak bardzo oględnie, dziecko jest krzywdzone. Mhm. Pojawił się przykład tej trzynastoletniej dziewczynki, która była molestowana mhm. w domu rodzinnym. Tak. No ale jakiego rodzaju krzywda? Przyprowadza dzieci w to miejsce, no bo to, domyślam się, że przemoc, mhm. ale jakbyś mogła tak właśnie opowiedzieć, jakie są najczęstsze przestępstwa wobec dzieci, z którymi macie tutaj do czynienia? My przed, pracujemy, są cztery formy przemocy wobec dzieci. To jest przemoc mhm. fizyczna, to są... Mhm. E, to jest bicie dzieci. Bardzo y, szeroki po, 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 uh -huh. polem. Duża jest skala tego? Duża jest skala tego. To jest tak, że według badań, to jest to około 20% dzieci jest bitych. Uh -huh. e, I co masz na myśli, mówiąc bitych? Uh -huh. e, jak mówimy o dzieciach bitych, to są dzieci, wobec których są stosowane konsekwencje w postaci... To, to są to dzieci, które są bite, które są uh -huh. uderzane, bite. Dzieci się bije paskiem, kablem, nogą od, od krzesła, Bije się książkami ciężkimi, bije się ręką, bije się. Bije się za to, że są niegrzeczne, Bija za się... to, żeby rozładować stres. Tak, tak wiesz, z twojego ja... punktu widzenia, no bo ja sobie umiem teoretycznych odpowiedzi. Aha. Udzielić, ale ty mi powiesz, jak jest. Ja to się zastanawiam, czy można powiedzieć, że za co są bite dzieci. Wiesz, to jest mhm. tak, ja czasami pytam na przykład ludzi na szkoleniach, za co dzieci są bite. I, dzieci, mhm. i wtedy ludzie mówią tak, albo nie słuchają matki i ojca, mhm. albo nie posprzątają na przykład, albo nie wykonują poleceń, albo coś tam, coś tam. I potem w drugą stronę, jak odwracasz. A dorośli nie słuchają poleceń? Czy zdarza się, że dorośli nie słuchają poleceń? Oczywiście, że się zdarza. A kłamią? Kłamią. A tam są jacyś pyskaci, czy tam robią różne, różne niefajne rzeczy? Tak. Uderzysz dorosłego? Jak cię wkurzy, uderzysz dorosłego? Nie. Czemu go nie uderzysz? Bo odda, bo się boisz, bo nie uchodzi, bo jak to bić człowieka drugiego? Wiesz, doktor Korczak, ja jestem zwolennikiem doktora Korczaka i on tam uh -huh. pisał w swoich książkach, nie ma dzieci, są ludzie. Uh -huh. Jak potraktujesz dziecko jako człowieka, to go nie uderzysz. Wkurzysz uh -huh. się na niego, bo wiadomo, dzieci powodują złość u nas. Tylko to, co ty zrobisz z tą złością, to jest jakby twój, twój problem. Dziecko nie może być używane jako obiekt do rozładowania twojej złości. Uh -huh. y bicie nie jest też metodą wychowawczą, nie wychowasz dziecka bijąc, Wycho wychowasz go, ale wychowasz go w strachu, Wyko wychowasz go w taki sposób, że będzie się ciągle bało, nie będzie miał takiego poczucia bezpieczeństwa jakie jak daje wychowanie bez przemocy. Można dzieci wychować bez, bez przemocy, bo przemoc niczego nie uczy. Kiedyś mhm. rzecznik, poprzedni, oczywiście, rzecznik miał taką, rzecznik Praw Dziecka, miał taką kampanię, bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Mhm. Czego, się, czego nauczysz się, czego się dziecko nauczy, które jest bite? Nauczy się, że można bić, że biciem rozwiązujesz problemy, że silniejszy ma rację. Wiesz, to, są, to nie są dobre rzeczy. Nie uczysz, jeśli to jest tak, że rodzice biją dzieci, to yy, dziecko bite się boi, boi się rodzica. Jeśli to jest tak, że budujesz swój autorytet jako rodzica na strachu, to to jest słaby autorytet. Mm -hmm. to, to jest, wiesz, oczywiście, że potem ja słyszę takie, takie uzasadnienia, mnie ojciec bił i wyrosłem do e, porządnego człowieka. Olu, czy, to, ja to, ja to jest czytałem. uzasadnienie takie. E, wiesz, każdy sobie koloryzuje dzieciństwo mm -hmm. to raz. A dwa, że y, gdyby się zastanowić nad tym, to nie jesteś dobrym, nie, znaczy nie postępujesz dobrze, jeśli bijesz swoje dziecko. Dla mnie nie ma przyzwolenia na to. Ja, wiesz, y, to z, z, zrób coś z tą swoją złością. Zrób coś z mhm. tym, jeśli cię wkurzy dziecko. Nie wiem, wyjdź na zewnątrz, pobiegaj dookoła bloku czy domu. Nie wiem, zrób coś, z y, okna umyj czy cokolwiek. Mhm. Ja bym chciał po... jeszcze, żebyśmy za chwilę wrócili do tematu bicia, a pozostałe... A pozostałe formy to są. Krzywdzenia dzieci, przestępstwo wobec dzieci, powiedziałem, że są cztery. Cztery formy krzywdzenia. Pozostałe, druga, druga forma to jest przemoc emocjonalna. E, mogę zacytować? Ty, mhm. debilu, ty hamie, ty taki, nic z ciebie mhm. nie będzie, do niczego się nie nadaj, że jesteś zerem. Żałuję, że cię urodziłam. Mhm. Takie rzeczy słyszy dziecko od matki, od ojca, od osób najbliższych. Mhm. Jeśli to jest tak, że dziecko słyszy to od swoich najbliższych. To dziecko w to uwierzy, jak słyszy to przez, przez długi czas, nie? Bo, bo to nie jest tak, że mnie się wymsknęło, tylko w taki mhm. sposób jest, jest określane dziecko. Do niczego się nie nadajesz, nic w życiu nie osiągniesz. Ty w życiu takiego czegoś nie zrobisz. I teraz, jeśli to jest tak, że mówisz tak do dziecka, tak go traktujesz, a potem jest, chcesz, żeby twoje dziecko startowało w olimpiadach, aplikowało mhm. jakieś super posady, nie pójdzie tam, bo powie. Nie umiem tego, nie nadaje się do tego. Skąd to wiesz? Bądź matka, moja mama powiedziała, bo mi to całe życie tak mówił, że się do niczego nie nadaje. Zawiązała to jest. Mieliśmy ostatnio takie spotkanie z kuratorami, gdzie jeden z kuratorów powiedział, najgorsze, co matka może powiedzieć dziecku, czy rodzice, już nie pamiętam, powiedział to, że żałuję, Matka żałuję, że cię urodziłam. Mhm. To jest, wiesz, taki, taki ciężar. Ja nie, 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 nie jakby nie ważyłabym tutaj wagi tych słów. Słowa ranią na całe życie, nie? To niesiesz w sobie takie przesłanie, że nie, to, nie, są, to nie, nie masz siły z takich słów. To są słowa, które cię dobijają. Trzecim takim, takim formą wykorzystania, one, te formy nigdy nie występują w formie czystej. Zawsze jest jakiś miks. Nie? Dziecko, które jest zbite, jest też krzywdzone emocjonalnie. Trzecia to jest zaniedbanie. Jak zaniedbanie, czyli niezaspokajanie potrzeb dziecka na miarę możliwości finansowych. Bo to nie o to chodzi, że dziecko nie ma jakiegoś kolejnego super iPhone'a, czy innego, innego ważnego gadżetu. Tylko chodzi o to, że My mamy tutaj dzieci, które są w tej chwili w rodzinach zastępczych i kiedyś psycholożka moja powiedziała, to jest nieprawdopodobne, że nie wiem, 30 kilometrów stąd są dzieci, które trzy miesiące temu szukały obierków w śmietniku i sobie gotowały. Ojej. Wiesz, to się w głowie nie mieści. Mówisz, to jest niemożliwe, nie? Niedbanie nie o to, o pożywienie dziecka, o zabezpieczanie jego, jego, jego nie wiem, odzieży chociażby, gdzie jest zimno nie? i dziecki, mhm. dzieci, które chodzą, nie wiem, w nieodpowiednich butach, bo nie mają, nie? nie dlatego, że sobie wyszły, wymyśliły sobie tak, tylko dlatego, że nie mają, mhm. A, to to jest zaniedbanie. To, że dzieci są nieleczone. My niedawno mieliśmy tutaj przypadek śmiertelnego, śmiertelny przypadek śmierci noworodka, przepraszam, niemowlaka, takiego rocznego, który był wycieńczony, który był zagłodzony przez matkę, tak jak podają media, ja znam to tylko z doniesień medialnych. No i, i ta czwarta forma to jest to wykorzystanie seksualne. To jest to, że to jest angażowanie dziecka w, w jakąkolwiek aktywność seksualną dorosłego, Dziecko nie jest obiektem seksualnym. Dziecko dla, dla, nie powinno być obiektem seksualnym dla osoby dorosłej. Mhm. I teraz jakiekolwiek angażowanie to może być formy tego wykorzystania są przeróżne, Począwszy od demonstrowania treści jakichś pornograficznych, obnażanie się przy dziecku, masturbacje wzajemne, różnego rodzaju poprzez również mhm. znaczy, aż do penetracji, aż do, do bezpośredniego kontaktu fizycznego. To są rzeczy, które się y, nie mieszczą w głowie, które, które mhm. mówisz, to jest niesamowite. Wiesz, jak czasami mówię o, o takich rzeczach na szkoleniach, to ludzie jakby cofają się z obrzydzeniem przed czymś takim, nie? tylko a potem masz takiego małego gościa, któremu mhm. to się przytrafia. No właśnie, a chciałem jeszcze tak spytać, bo powiedziałaś przy pierwszym formie krzywdzenia jaka jest skala, że 20% dzieci jest mhm. bitych, a pozostałych 17, 18. 17, 18 mhm. Dla pozostałych form też, wiesz, jakie są statystyki, jaka jest skala tego? 7% dzieci jest wykorzystywanych seksualnie według badań z roku 2018, robionych przez Fundację dajmy Dzieciom to To 7. jest co 13. To jest, dziecko. Ja, znaczy ja mam trochę inną skalę, wiesz, zawsze uh -huh. dla, jakby dla zobrazowania 100 dzieci, bo to jest 100%, uh -huh. to jest setka dzieci, tak? To są uh -huh. średnio trzy klasy w szkole, takie mocno uh -huh. przepełnione, 30 i trochę. Tak. I masz trzy klasy, łącznie 100 dzieci, i w każdej z tych klas masz dwoje dzieci mhm. e, wykorzystywanych seksualnie. Wiesz też tragedią tego, te, tej formy przemocy wobec dzieci, wykorzystania jest to, że 8 na 10 osób, które są sprawcami przemocy, wykorzystania seksualnego dzieci, to są osoby najbliższe dziecku, mhm. które dziecko zna, którym dziecko wierzy, które... E, Znajduje się w takiej sytuacji potrzasków. Wiesz, czasami są takie sytuacje, że jak to możliwe, że nie wiem, dziadek, który jest super dziadkiem, przychodzi, pomaga rodzinie, nie wiem, robi różne rzeczy, wszyscy go lubią, a ten sam dziadek robi w ukryciu, dotyka dziecka albo każe siebie dotykać, albo zmusza go do, do takich obrzydliwych, mhm. tak kolokwialnie mówiąc, rzeczy. Mhm. A jak myślisz, ta statystyka 7% to jest szacowana, czy to są odkryte, czy jest jeszcze jakaś ciemna liczba, której nie znamy? Jesteśmy przekonani, że jest ciemna liczba. Wiesz, mhm. to są statystyki, które, to są przede wszystkim oparte na statystykach policyjnych, mhm. czyli to, co zostało zgłoszone, albo na, na staty... to są przede wszystkim te statystyki, ale... Jest ogromna liczba. Ja w tej chwili nie, nie pamiętam, jak to, jak, jakie to są statystyczne te wartości, ale chętnie mogę uzupełnić. E, ponieważ wiele dzieci nie zgłasza, nie ujawnia tego bezpośrednio po zdarzeniu. Z różnych powodów nie ujawnia, bo. Najczęściej jest tak, że nie ma komu o tym powiedzieć, że nie wie jak ma o tym powiedzieć, że nie wie co się potem stanie. Dziecko jest w takim potwornym potrzasku w tej sytuacji. Wiele dzieci ujawnia dopiero w późniejszym wieku, w późniejszym, czyli kiedy są albo w takim okresie dojrzewania, albo wręcz wtedy, kiedy są osobami dorosłymi. I to, Wtedy żyją z tą, z tą traumą, z tym, z tym doświadczeniem przemocy, wykorzystania seksualnego przez całe swoje życie, różnie sobie radząc. Nie? To ma wpływ na... Nasz superwizor mówi zawsze o tym, krzywdzenie naprawdę krzywdzi. To nie jest tak, że to się zdarzyło i, i już. Jest część dzieci, niewielka część dzieci, która ma takie mechanizmy rezyliencji, ale to jest też cały mogła wyjaśnić, proces, to znaczy? który sobie radzi, mówiąc krótko, uh -huh. który sobie może poradzić z tym, ale nie dlatego, że sobie, że po prostu takie już jest silne i, jak, i, i, i radzi sobie, tylko że dostaje wsparcie rodziny, ma możliwości takie, że, że ma środowisko przyjazne, któremu. Yy, które mu sprzyja i któremu które pomaga, o tak. Bo to cały szereg różnych czynników na to wpływa, jak dziecko reaguje na to. Ale to jest niewielki procent i my tutaj pracujemy z dziećmi, które doświadczały przemocy, które sobie próbują poradzić. To są też dzieci, które są u nas w terapii, po jakimś czasie mogą wrócić. To jest bardzo skomplikowana, skomplikowana rzecz, ale bardzo też dla dziecka bardzo raniąca. Mamy te cztery rodzaje Krzywdzenia. krzywdzenia dzieci. Pojawia się dziecko w waszym ośrodku i nawet nie rozstrzygając, w jaki sposób krzywdzone, czy molestowane, mm -hmm. czy bite, czy, czy niedokarmione, mm -hmm. czy, czy z przemocą emocjonalną, mm -hmm. jak, reagują, jak reagują najbliżsi? E... Rodzice, którzy nierzadko okazują się sprawcami, no bo myślę, czy w biciu, czy zaniedbaniu dziecka, mm -hmm. to jednak najczęściej tymi sprawcami są. Są rodzice, jak reagują? Wiesz, jak tutaj, my, czy my nie pracujemy. Jak uruchamiana jest machina. Nie, y, jest tak, że do nas, my jesteśmy placówką, do której która ma taki charakter, która ma charakter nie taki, tylko charakter terapeutyczny, i my nie możemy przyjąć dziecka samego. Że uh -huh. Dziecko przyjdzie i powie dzień dobry, tak się dzieje u mnie w domu. My go wysłuchamy, porozmawiamy z nim, ale potem, żeby rozpocząć jakiekolwiek działania, musimy powiadomić jego opiekunów uh -huh. czy rodziców, często tych krzywdzących, no bo to jest trochę tak jak, jak z leczeniem. Nie może pójść dziecko, 5-7 czy tam do 18 roku życia, samo do lekarza potrzebuje pomocy, czy tam obecności tej osoby, która pełni funkcję opieku naprawnego. Więc uruchamiamy, informujemy, my, żeby zgłosić, jeśli dziecko to jest tak, że, bo czasami też tak jest, że dziecko zgłasza w trakcie terapii mhm. jakąś, jakieś wykorzystanie, to jest przestępstwo. My jesteśmy zobligowani jako, jako mhm. placówka, czy właściwie nie tylko my, ale osoby pracujące z dziećmi, żeby. Żeby zgłosić, żeby podjąć interwencję prawną. My nie pytamy o to rodzica, nie mówimy, mhm. przepraszam, czy możemy, tylko mówimy robimy tak. Informujemy panią, że taka jest procedura. No, to, ale to nadal mhm. jestem ciekawy, nie? jak reagują rodzice. No, bo I rodzice... To, rozumiem, że to się nie dzieje za plecami rodziców. E, tak. mhm. Jest o tyle inaczej niż w leczeniu, że w przypadku leczenia jednak ustawodawca. Mhm. Założył, że rodzic działa w, do, w dobrze pojętym interesie dziecka, dlatego zawsze mhm. przy każdym mhm. jest wymagana jego zgoda. Tutaj mamy ewidentnie przykład, że tak nie jest, nie? Że, że rodzic jest mhm. sprawcą, więc dlatego się zastanawiam, co się dzieje z tym rodzicem. Wiesz, nie? my w Centrum Pomocy Dzieci, nie, Dzieciom nie pracujemy ze sprawcami przemocy, mhm. przemocy, czyli tymi osobami, które stosują przemoc. My szukamy y, tak zwanego czy y, do. do do, do pracy, zapraszamy do pracy w, w sensie pomocy dziecku, zapraszamy rodzica tak zwanego niekrzywdzącego czy mhm. wspierającego. Różne to są sytuacje. Wiesz, osoba, dziecko, które jest bite przez swojego ojca mhm. w domu, często w obecności matki, to najczęściej ta matka jest również ofiarą przemocy. Ona mhm. również doznaje przemocy. Więc tutaj jest bardzo trudna nasza rola, bo żeby najpierw ją wesprzeć, na tyle dać jej siły, żeby ona tą siłę potrafiła dać dziecku, żeby to dziecko, e, jak, no dostało od niej siłę, więc to jest praca równoległa e, z taką matką, jeśli jest potrzeba, bo wiesz, to nie ma tak, że to jest jakiś szablon, nie? Każdy, każda rzecz jest rozpatrywana indywidualnie, każdy przypadek do nas zgłaszający się, jak się zgłasza taka właśnie osoba, to najpierw jest prowadzony tam pierwszy kontakt, spotyka się psycholog, a potem taki przypadek, mówiąc brzydko, jest yy, polega, znaczy jest pod, dyskutowany, rozważany na tak zwanym zespole planującym. I my tam ustalamy, że dobrze by było, żeby była pomoc prawnika, na przykład, albo konieczna jest pomoc socjalna, albo planujemy taką ścieżkę pomocy dziecku. Yy, yy, więc, więc to tak, wiesz, potrzebujemy tego dorosłego, ponieważ. Dziecko nie jest sobie w stanie poradzić samo w sytuacji przemocy. Ona potrzebuje dorosłego. Mhm. I tym dorosłym może być właśnie matka, taka najczęściej, albo opiekunka, czy, czy ktoś bliski dla dziecka, takim, taką osobą, która będzie wsparciem, ale już nie takim formalnym, może być też osoba bliska dziecku, która która mu da jakąś, jakiś, jakiś kierunek. To jest ten tak zwany wspierający dorosły. Wiesz, czasami jest to tak, że y, takim wspierającym dorosłym może być, nie wiem, sąsiad, pastor w kościele, ktoś, kto powie, Wierzę w Ciebie, super, że to zrobiłeś, mhm. naprawdę świetnie. Wiesz, to są czasami takie słowa, które, które się pamięta przez całe życie, które, że ktoś w Ciebie wierzy, nie? że ktoś powie: Ale świetnie, nie? widzę Cię, że robisz to dobrze. Bo najczęściej takie dzieci nie dostają takiego wsparcia w domu od swoich najbliższych, od których powinny dostawać takie, takie, takie wsparcie. Wiesz, my też definiujemy krzywdzenie dzieci jako działanie, Przeciwko dziecku, albo działanie, które powoduje jakieś mhm. obniżenie jego możliwości, które go krzywdzi, działanie, albo bezczynność. Czyli dziecko możesz skrzywdzić, mhm. robiąc coś, mówiliśmy o tym, albo jak nie robisz nic. Mhm. Zaniechaniem. Zaniechaniem mówisz, a tam się tam kłócą, słyszę, że dziecko jest bite, a to ojciec jest, pewnie ma rację, a to matka tam na pewno wie wszystko. To jest to są te. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby wszystkie dzieci się wychowywały w rodzinach, mhm. ale w takich rodzinach, które będą bezpiecznym środowiskiem dla dzieci. Jeśli to jest tak, że dziecko doznaje przemocy od swoich najbliższych, jest bite, poniżane, mhm. wykorzystane seksualnie. To należy dziecko zabrać z tej rodziny. Mam świadomość tego, że mówię mm -hmm. rzeczy, które mogą być trudne dla wielu, ale dziecko musi, potrzebuje do pomocy osoby dorosłej. Mm -hmm. I czasami rodzina zastępcza jest tą siłą dla dziecka, którego wyniesie z tego no, nie, niedobrej to. sytuacji. Co sprawia, że, że dzieci się ujawniają albo ujawniają problemy? Wiesz co, to różnie. Dzieci też tak jak mówiłam, rzadko jest tak, że mhm. przychodzi dziecko do ale mhm. jest też tak, że do gabinetu widziń dobry chciała no powiedzieć. Ta dziewczynka, o, tym, o której tak? wspominałaś, nie? że tak. ona była Ta dziewczynka ujawniła w taki sposób, że mądra pedagog zaobserwowała, że ona się okalecza, że mhm. ona się wycofuje, że nie rozmawia, że nagle stała się inną osobą, że zmieniła się. I zapytała ją, co tam się u ciebie dzieje. Czemu tak jest? Nie? Byłaś kiedyś tak, a tutaj, a co to się. Wiesz, zaczęła z nią no. rozmawiać, nie? czyli kontakt, nie? czyli to jest osoba, która ją zauważyła. I, e, I ona jej powiedziała o tym, i to ruszyła ta cała machina. Ale czasami jest tak, że się mówi. Czemu się odsuwasz na przykład? Nie? Czemu to tak robisz? Nie powinnaś tak robić? Coś tam. Nie pytasz dzieci o to, yy, jakby co się, co się dzieje, wiesz? Bo jeszcze jest tak, że my nie mamy takiego jednoznacznego objawu, który. Mhm. Jakby mm, powoduje, że przykładasz taką miarkę, i mówisz: Oho, to tutaj dziecko będzie wykorzystane. Albo tu, to dziecko jest bite. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pojedynczego objawu. Mhm. Znaczy, to pow... na co powinniśmy mhm. zwrócić uwagę? Ale jeszcze najpierw wrócę do tego pytania, zanim powiesz: Na co no. powinniśmy zwrócić uwagę? Co sprawia, że dzieci się jednak ujawniają. Ujawniają się, bo jeśli znajdą osobę, zna, będzie mhm. to sytuacja, a przede wszystkim osoba, której mogą zaufać, że jakby złapią ten moment, że a może, nie? Może ta osoba. Czyli mega Dzie ważne być tym to musi, to jest, dorosłym, który... Tak. Ale dzieci też nie powie, często jest tak, że ci nie powiedzą od razu. Mhm. Tylko na przykład opowiedzą, że wie pan co, a ja widziałem taki film, w którym była sytuacja taka to a taka. Mhm. Albo moja koleżanka mi opowiadała, że... I opowiada swoją historię. Mhm. Albo będzie próbować sprawdzać, co ty z tym wszystkim zrobisz. Taki klasyczny przykład to jest to, że przychodzi, nie wiem, do ciebie, do pastora mhm. i mówi: Coś ci powiem, ale musisz mi przyrzec, że nikomu o tym nie powiesz. Mhm. I teraz jest taki, jesteś w takim potrzasku, że możesz przypuszczać, że to jest jakaś, e, jakaś trudna rzecz. I teraz właściwie nie wiesz, co robić. A czasem jak zadaję tak pytanie, co byś zrobił? Też ci mogę zadać takie pytanie, co byś zrobił? To jest taka, że wiesz, nie wiesz, co masz zrobić, nie? Jesteś, jesteś taki przychodzący. No po rozmowie z tobą mhm. myślę, że złożyłbym tą obietnicę. I nastawił uszu. I jeśli to jest tak, że przyjdzie do ciebie... a nie wiem, to tak sąduje, no wiesz, i teraz tak jest, jest sobie... tak, że mówisz, dobra, obiecam ci, że nikomu nie powiesz. A dziecko ci przyjdzie i powie, mój ojciec mnie wykorzystuje mm -hmm. seksualnie. Każdego dnia przychodzi do mnie do łóżka, wkłada mi rękę do majtek mm -hmm. i robi inne rzeczy. I teraz, jeśli to jest tak, że obiecałeś dziecku, że nie powiesz, to nie wolno ci powiedzieć, mm -hmm. bo jeśli powiesz, to będziesz kolejną osobą, która to zdradzi zdadziła. dziecko, która okłamała dziecko, mm -hmm. nie? a nie możesz. A z drugiej strony nie możesz niczego nie robić. Nie wyobrażam sobie, żeby niczego nie robić w tej sytuacji, nie musisz. Podpowiedz mu pomóc. nam, bo to wiesz, myślę, że mhm. nie tylko ja mam pytanie, mhm. siedząc na tej kanapie i czując mhm. się zupełnie bezradny. Mhm. Myślę, że osoby, które słuchają tej naszej rozmowy, też się zastanawiają. Mhm. Pomóż nam i podpowiedz, jak powinniśmy się za zachować w takiej sytuacji, no bo y czy to jest bicie, czy, czy molestowanie, mhm. czy, czy jakiekolwiek inny rodzaj przemocy, to te procenty są duże. Nie? To, to jest dziecko, które potrzebuje jesteśmy. Ja nawet nie lubię mówić, to są oni, nie? W jakim, o jakimkolwiek mhm. problemie mówimy, ale to, to jesteśmy my. To są, mhm. to są nasze, nasze, nasze dzieci w klasie, mhm. w sensie w klasie, dzieci w klasie naszego dziecka. Mhm. Wszędzie, wszędzie, wszędzie Wiesz, się tak spotykamy, się zaczęli... na urodzinkach dzieci i tak, tak. dalej. Mhm. Więc jakbyś tam podpowiedziała. Rodzic taki jak ja nie ma pojęcia i rozmawia mhm. z dzieckiem, bo jest przestrzeń zaufania, bo przychodzi dziecko koleżanki na tak. nocowanie tak. I, y tak, i się tak. dobrze czuje w naszym domu, bo, y bo jestem ciocią na mhm. zajęciach kościoła niedzielnego, tak. nauczycielem mhm. w szkole, pastorem mhm. i dziecko przełamuje ten swój wstyd i mówi: Powiem ci coś pod warunkiem, że nikomu nie powiesz. Tak. Jak powinniśmy mhm. się zachować? Wiesz, jeszcze wrócę mhm. o tym, że. Y o tej o tej to trochę do mhm. statystyk też, jak myśmy zaczęli zajmować się dziećmi krzywdzonymi, to pamiętam jeden z policjantów powiedział, mhm. że ci się wymyślili jakiś amerykański taki problem, nie? To w Ameryce dzieci są krzywdzone, mhm. czy są wykorzystywane. No może w Warszawie, ale gdzie war w Głogowie, nie? Mhm. I teraz masz tak, tak, taką skalę, która dotyczy całej Polski. Nie możesz dziecko jak dziecko przyjdzie, to o czym mówisz o tej koleżance, że się tam nocuje uh -huh. i tam w ogóle, to to jest bardzo też częsty mechanizm, że dzieci ujawniają swoim rówieśnikom, opowiadają uh -huh. o tym. I teraz, co to dziecko, które nie wiem, dość, usłyszy coś takiego, co ma zrobić, dobrze jest i też mamy uh -huh. takie przypadki, że dziewczynka powiedziała swojej matce uh -huh. i matka zaczęła uh -huh. coś robić. Nie? To, to jest taki, taki uh -huh. przykład. Na pewno, nie, jeśli dziecko przyjdzie do ciebie i chce cię zobowiązać tajemnicą, żebyś nic nie robił, nie możesz mu tego obiecać. Uh -huh. Możesz mu powiedzieć: Wiesz co? Nie wiem, co mi chcesz powiedzieć, jak. Mi powiesz, opowiesz o tym, co chcesz mi powiedzieć, to wtedy zdecyduję. Ja nie uh -huh. zdecydujemy, nie? żeby nie nakładać uh -huh. odpowiedzialności na dziecka, żeby go nie pytać po tym, jak on ci powie właśnie jakąś uh -huh. straszną sytuację. To co my mamy teraz zrobić? Jak myślisz, co, to już to nie jest, to, to ty masz. Po to do ciebie dziecko przychodzi, że to ty masz być tą osobą, która, która dziecku pomoże. I to ty musisz powiedzieć: „Dobra, y, uh -huh. pomogę”, tak? Nie możesz dziecku obiecać, bo być może będziesz musiał to zgłosić, na przykład. Albo podjąć inne kroki, żeby zatrzymać przemoc. Wiesz, nie można pomóc dziecku, terapeutyzując go, robiąc różne tam rzeczy, uh -huh, uh -huh. a nie wyciągniesz go z tego, z tej, jeśli nie zaprzestaniesz przemocy. My tak. znamy takie przypadki, że osoby kobiety do, doznające przemocy. Chodzą na terapię, są tam wspierane i tak dalej, a potem idą do domu i dzieje się to samo. I wiesz, to to. Podpowiedz mi, czy dobrze rozumiem, bo ja mam bardzo duży szacunek dla empatii, mhm. czyli że właśnie ktoś chce być, pomóc i zaangażować się. Natomiast nie mam szacunku dla takiej domorosłej czy chałupniczej. Mm -hmm. yy, pomocy takich tak. domorosłych terapeutów, na zasadzie to ja ci dziecko pomogę, ja wszystko będę wiemy. z Tobą mm -hmm. rozmawiał, ale nie podam tej sprawy dalej. Nie, nie wolno tak robić. To no jest... właśnie, to żebyś to powiedziała głośno, bo to mi się wydaje, że wiele, wielu z nas unikając problemów, bo to są nasi sąsiedzi, mm -hmm. bo to może być nasze kuzynostwo, rodzeństwo, tak, tak, tak. Yy, tak, tak. Yy, mm -hmm. to my sobie myślimy, to ja będę taką dobrą babcią, nie? będę taką dobrą ciocią, będę pomagał temu dziecku. To tak nie działa. To nie, Trzeba to chyba tak nie... powiedzieć wyraźnie. To... To mhm. trzeba podać dalej. To trzeba, tak jak mu powiedziałam wcześniej, mhm. jeśli to jest tak, że będziesz dobrą ciocią, babcią, czy wujkiem, czy kimkolwiek, i będziesz z dzieckiem mhm. rozmawiał, przynosił mu cukierki i mówił, zawsze możesz przyjść i porozmawiać ze mną, co jest ważne, swoją drogą, a nie, a w domu będzie czekał na to dziecko, ojciec, który będzie je bił, wykorzystywał mhm. seksualnie, czy matka, która będzie go poniżała, która będzie go do mhm. ziemi przybijała, mówiąc obrazowo, to ty w żaden sposób nie pomagasz dziecku. Trzeba zatrzymać przemoc. I Dobrze, wtedy, że to mówisz. I wtedy możesz, możesz mhm. być babcią sobie, ciotką, czy tam kimkolwiek innym wspierającym. Bo to, co mówiłam o tym wspierającym dorosłym, że dziecko sobie nie, samo nie poradzi. Ale wiesz, są pewne takie takie Yy, zasady roz, tej pierwszej rozmowy z dzieckiem, bo może być tak, że ktoś do ciebie przyjdzie i ci powie, już bez tego wiązania tajemnicy, powie ci o tym, co się dzieje u niego w domu, to jest pewne, jest parę takich zasad tej pierwszej rozmowy. Aha. Żeby, go też, żeby też dziecka, jeśli coś takiego ci mówi, żeby nie powiedzieć do dziecka, wiesz co, ja się na tym nie znam, idź ty do pedagoga szkolnego, uh -huh. albo idź ty dziecko do psychologa, czy tam uh -huh. do kogo innego, mądrego. E, bo może się okazać, że dziecko, że ty jesteś tą pierwszą osobą, której dziecko uh -huh. powie, ale może być też tak, że będziesz ostatnią osobą. Uh -huh. Że dziecko powie, a nie chciał słuchać, to dobra, to już nie tak. pójdę, nie? To, co to my powiedz powin... te kilka zasad. Bo to, Taką tak. podstawową mhm. zasadą, wiesz, dzieci, które są krzywdzone, które doznają, doświadczają przemocy, to są dzieci, które mają ogromne poczucie winy. Mhm. I mówią, yy, 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 tak, i to mówią dzieci o tym, że a gdybym był bardziej grzeczny, to bym nie dostawał takiego lania. A gdybym wtedy uciekła, to on by nie przyszedł. A mogłam tam zrobić to czy tamto, to by tak nie było. To tak nie działa. Nie? Dziecko okay. jest w tym potrzasku. My w terapii też mówimy o tym, co mogłeś wtedy zrobić. nie? Mogłem mhm. zrobić to, nie mogłem, tego nie mogłem, tego. Czyli nie mogłeś niczego zrobić. To nie ty jesteś odpowiedzialny za to, za to co się wydarzyło. Czyli powiedzenie dziecku. Że to nie jest Twoja wina, za przemoc wobec dzieci są zawsze odpowiedzialni dorośli. To, to mhm. jest podstawowa rzecz, żeby zdjąć z niego to poczucie winy. Druga rzecz jest taka, o której warto w tej pierwszej rozmowie z dzieckiem powiedzieć, że powiedzieć wierzę Ci. Wierzę w to, co mówisz. Mhm. Wiesz, dzieci ci mogą opowiadać czasami dziwne rzeczy, które ci się w głowie nie mieszczą. Yy, I tak naprawdę. To, są, to mogą być rzeczy prawdziwe. Zakładanie, że dziecko kłamie... Czyli nawet jak mamy wątpliwości, nawet jak masz wątpliwości, nie dzielimy się tymi wątpliwościami z dzieckiem. Nie dzielisz się wątpliwościami. Wiesz, bo to jest też nie. tak, że jakby mhm. się zastanowić nad tym, co tracisz w to, że mu uwierzysz. Mhm. Niewiele tracisz, że mu uwierzysz. Bo to nie jest też tak, że... Mhm. Jest, jest takie w ogóle założenie, że dzieci kłamią. Nie wiem dlaczego, że tak jest. Dzieci kłamią. Nie ma nigdzie takich badań, gdzie byłoby powiedziane, że wiarygodność człowieka wzrasta wraz z jego wiekiem. To nie jest tak. Mhm. Wszyscy kłami kłamią, dorośli kłamią, dzieci kłamią. Czyli to, że ci wierzę. Mhm. E to tak naprawdę jest, jest to, że e, musisz wtedy pokonać samego siebie, żeby, żeby, żeby coś takiego powiedzieć. Mhm. I druga rzecz jest taka, żeby mu powiedzieć, postaram ci się pomóc. Nie, mhm. że zrobię wszystko, że będzie dobrze, albo super, że mi... A jeszcze w ogóle to jest... Zaraz ci powiem jeszcze o jednej rzeczy. No właśnie, rzeczy. ci domorośli... Mhm. E... Terapeuci, terapeuci, pomagacze. Oni się zawsze w są takimi, będzie tak. z, ja, ja, r, są zbawcami świata. Nie? Oni Wszystko zawsze, będzie cudownie. Świat się zmieni od tych tak, 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 no, mhm. tak, tak jest moje doświadczenie duszpasterskie, nie? że mhm. ktoś wchodzi w taką relację pomocowo-duszpasterską, mhm. ale z takim przekonaniem, mhm. to teraz ci uratuje świat. Nie? A ja sobie myślę, no nie, no to mhm. tak Może nie być działa. Różnie. Nie? Może być różnie. Wiesz, obiecywanie dziecku, dobrze, że mi o tym powiedziałeś, to jest ważne. Nie, nie że cieszę się, Cieszę się, że mi o tym powiedziałeś. To dziecko ci nie mówi po to, żebyś ty się cieszył tak. y, dla Twojej radości, tylko masz powiedzieć, dobrze, dobrze że mi, dobrze się stało, że mi o tym powiedziałeś. Mm -hmm. Czasami dzieci opowiadają, że jak możesz go zapytać od jak dawna to się dzieje, mm -hmm. to dziecko ci powie, że nie wiem, od, małe dziecko ci powie, jak tam nie wiem, od zimy na przykład, czy od jakiegoś. Mm -hmm. To można zapytać dziecko, co takiego się stało, że dzisiaj powiedziałeś, nie? że tylko Aha. to mogło się wydarzyć coś, w, przepraszam, wczoraj. Mm -hmm. I to jest, to jest jedna rzecz, którą, o której warto powiedzieć. I zapomniałam, co jeszcze mogłem powiedzieć. E, aha, już wiem, żeby nie obiecywać dziecku gruszek na wierzbie, mhm. tylko powiedzieć mu, postaram ci się pomóc. Mhm. Nie mów do niego, super, że mi powiedziałeś, wszystko już teraz będzie dobrze, bo nie wiesz. Tak. Bo nie masz pojęcia, jak się potoczy cały proces po ujawnieniu. Nie wiesz, e, mhm. co będzie w domu, nie wiesz, czy dziecko znajdzie sobie. E, pomoc, nie wiesz, jakie będzie postanowienie sądu, nie wiesz, niczego nie wiesz, oczywiście postaram ci się pomóc nie? i to jest jakby podstawowe, takie, taka baza do tego, w jaki sposób prowadzić tą pierwszą rozmowę, tak bardzo ogólnie, ale to tak, tak wygląda, nie obiecywać mu nie wiadomo czego, mhm. uwierzyć i zdjąć poczucie winy, to, to jest podstawowa, podstawowa rzecz w tym wszystkim. I zaufać ludziom, którzy się na tym znają. I zaufać ludziom, którzy się na tym znają, tak. Zaufać ludziom, którzy się na tym znają, którzy mają doświadczenie. Eee, ja i... mam wrażenie, że często właśnie tak myślimy, nie że tylko. Mm -hmm. że nie nieprzygotowani do rozwiązania takich problemów, dobra wola wystarczy. Dobra nie. wola jest ważna, to co powiedziałem? No, ja mam zdecydowanie. szacunek dla empatii, tak, zdecydowanie. ale ta empatia powinna nas tak, 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 popchnąć, tak. tak mi się wydaje, jeżeli ktoś słucha i znajdzie się w takiej sytuacji, żeby być dorosłym, wspierającym, mm -hmm. A problemy rozwiązywać będą ci, którzy się na nich znają. A dziecko potrzebuje dorosłego wspierającego, wspierającego. i ta rola już jest wystarczająca. Nie mhm. musimy tak. być. To, to jest Twoja rola. Nikt z nas Aha. nie jest przygotowany do tego, żeby być centrum pomocy dzieciom. E, to... Centrum pomocy dzieciom to jest mhm. sztab ludzi. Tak. To jest ta sztab tak. ludzi, którzy, którzy się na tym znają, Aha. a nie. Aha a nie jedno, nawet tutaj nikt nie jest jednoosobowym tak. my, rozwiązywaczem problemów. Nie? My wy, wychodzimy z założenia, że jedna osoba nie może pomóc dziecku, w sensie mm -hmm. takim, że wiesz, ktoś przyjdzie, wysłucha do psychologa i już, nie? To tak to, to nie działa. Takie zaufanie też powinno mieć uzasadnienie w kontekście kompetencji osób, które, które mm -hmm. pomagają, które są przeznaczone do takiego pomagania. Mm -hmm. I też uznanie takiego, takiej swojej roli w tym pomaganiu. Tak jak mówimy o tych dobrych ciotkach, czy super, nie wiem, wujkach, czy innych takich wspierających osobach, one mają ogromną rolę, nie? Ale to jest też tak, że my musimy pamiętać, że krzywdzenie dzieci, to co mówiłam, krzywdzenie krzywdzi. Krzywdzi zdrowie emocjonalne, psychiczne, krzywdzi fizycznie również krzywdzi. Mhm. Jest, są badania na ten temat, że maltretowanie psychiczne powoduje ogromne zmiany w układzie nerwowym. Mhm. I to, to, to psychiatrzy o tym mówią. I tym się musi zająć specjalista. Jeśli mhm. to jest tak, że no wiesz, jest całe mnóstwo szamanów różnych dziwacznych, takich dziwolągów, którzy różnymi tam rzeczami mhm. leczą, ale tu w tym przypadku jest tak, że specjaliści, którzy umieją to robić, którzy znają się na tym, to powinni się, powinni pracować z dzieciakami w takimi, z dzieciakami wspierającymi dorosłymi. Mhm. Jestem ciekaw, wiesz, bo o ile te przestępstwa polegające za zaniedbaniu, mhm. y, to jest oczywiste, no, przemoc emocjonalna, y, to chyba mamy problem z diagnozowaniem, że kiedy ją przedstawimy, to tak. rzeczywiście mhm. wiemy, że jest szkodliwa, natomiast każdy, kto ją stosuje, uważa, że to jeszcze nie teraz, mhm. czyli że nie ma tej takiej intencji, nie? Y, może poniżenia część stosujących tą przemoc. Albo Myśli, nawet jest że to usprawiedliwienie, jest... wiesz. Mhm. On, jak, jak mu nie powiem, to nie zrobi. Jak mu nie przyłożę, to się nie weźmie do nauki. Wiesz, to są to, zawsze to, to jest. Rzadko się spotykasz tak. ze sprawcą, który mówi, bije go, żeby go bolało, uh -huh. tylko bije go, bo jak nie pobije, No ale coś właśnie te, tam, te, te trzy, właśnie, chciałem tak uh -huh. wyłączyć bicie, nie? że, uh -huh. że te, w tych trzech to czujemy, yy, że one już są poza boiskiem, że to są rzeczy niedopuszczalne. Pedofilia uh -huh. w ogóle, no to tak. w społecznym dyskursie jest czymś, co najbardziej tak odstrasza to, co wspomniałaś mhm. o prowadzonych przez ciebie szkoleniach, że ludzie się wycofują i nawet mówią, nie chcemy o tym rozmawiać. Mhm. Mhm. Natomiast w przypadku bicia mam wrażenie, że to jest największy problem, że niektórzy ciągle sankcjonują mhm. bicie. Mówią, że to jest dopuszczalna metoda wychowawcza. Tak. No to, co już powiedziałaś, czego uczy bicie, ale nie przeraża to Ciebie, że to niektórzy tak walczą o prawo do bicia dzieci? Tak, to mnie przeraża. Mówię to jako osoba wierząca, bo wiem, że takie jest stanowisko mhm. osób w kościele wielu, wielu osób w kościele. I to jest też tak, że jest takie pobłażanie temu. Wiesz, nawet słowo, które my żeśmy, mamy w języku polskim, klaps, mhm. że czasami daje swojemu dziecku klapsa. A gdyby zamienić to słowo klaps na słowo bicie. Czasami bije swojego dziecko, swoje dziecko. Jak moje dziecko nie słucha, to go bije, a nie jak moje dziecko nie słucha, to mu daje. To jest trochę inny uh -huh. ciężar ten gatunkowy. I, I znowu to, co mówiłam o tych dorosłych ludziach. Dorosłego nie dajesz mu klapsa, jak cię wkurzy, jak mhm. cię, nie wiem, nie zrobi czegoś. E... też w jakich okolicznościach się poznaliśmy? Tak, poznaliśmy się w okolicznościach <laughs> takich, że ja grzebiąc na Facebooku, e, znaczy wcześniej w ogóle usłyszałam stanowisko jednego z ludzi w kościele, który san, który duchownego mówił, duchownego, tak, 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 duchownego, który mówił o tym, że bicie dzieci jest ok, i Tam na to nawet jakieś cytaty biblijne, i potwierdzenie i w ogóle wszystko. E, ja nie mogłem się z tym zgodzić. Tam, były, tam była taka książka, tak, która, y, która o tym mówiła, już nie tak, pamiętam tego. Tak, serce. Y... Jakie serce w rozterce, czy co? Nie, nie, serce kochającego ojca, o, tak, czy coś, tak, coś tak, takiego. Tak. Tak, i ten kochający Chyba dobrze, że zapomnieliśmy tytuł tak, tej książki, bo ona nie będziemy jest, Nie będziemy propagować, jest warta tak, nie <laughs> Tak, i wtedy to było przerażające ale, dla mnie. Bo, i dorobimy ja... napisy na, na, na filmie, że się pojawi, <laughs> że, ale jako tak. antyprzykład, nie? E, Tak, ja wtedy zobaczy, usłyszałam ciebie, który mówiłeś na ten temat, który pisałeś i który się zdecydowanie sprzeciwiałeś, mówiąc o, o tym, że to jest złe i nie znajduje uzasadnienia w Biblii. I to było to, że myślę sobie, jest gość, który wie o co chodzi w tym wszystkim, człowiek, który kieruje się wartościami e, biblijnymi, takimi jak ja, uh -huh. który dla, dla mnie to, co mówiłeś, było, e, ja szczerze mówiąc zapomniałam już, to to było, już nie mogłam się przygotować bardziej, ale, ale to jest też przy, jakby... Yy, przyczyna tego, dlaczego tutaj jesteśmy, bo Michał jutro będzie występował, szanowni Państwo, na konferencji u nas w Głogowie, gdzie będziemy mówić o systemowej ochronie dziecka, systemowej pomocy, systemie pomocy dziecku krzywdzonemu, a Michał będzie mówił od strony takiej, yy, jak Kościół może się w tym wszystkim odnaleźć. Dla mnie teologia to teologia chrześcijańska, Bardzo i... ważne kaznodziejstwo mm -hmm. i Biblia nie wspiera tego takiego tak. zamknięcia mm -hmm. domu mm -hmm. przed kontrolą, bo tak naprawdę o to chodzi, nie? Dlaczego mm -hmm. rozmawiamy teraz nagle o chrześcijaństwie i o kościele? Mm -hmm. Dlatego, że czasami różnej maści chrześcijańscy hierarchowie są przeciwko tym wszystkim konwencjom, które mają chronić dzieci, tak. jak konwencja mm -hmm. stambulska czy jakieś inne regulacje, mm -hmm. bo mówią zabieramy rodzicom decydować o tym, jak wychowują mm -hmm. swoje dzieci, w domyśle rodzic ma prawo to dziecko bić. Ja się z tym nie zgadzam. Ja tobie mm -hmm. powiem wieszczak moją historię, bo ja Chyba ja, ja nie znam tego problemu w taki sposób jak ty, ale kiedy popełniłem ten odcinek Biblia nie każe bić dzieci, mhm. bo wtedy właśnie ta książka wypłynęła i pojawiło się w mediach takie oburzenie, że ktoś mhm. Biblią uzasadnia przemoc wobec dzieci. W tak. tej książce są obrzydliwe stwierdzenia o tym, tak. jak dziecku, które jest jeszcze w pieluchach tak małe, A, tak, żeby tak, zdjąć tak, tak. pieluchę i wydawać tak. klapsy i nie przez pieluchę, bo nie poczuje. Tak, bo nie poczuje. Tak, tak, nie? Tak, więc, więc mówimy rzeczywiście o, o, o małych dzieciach I, i, i nawet nie takim klapsie zatrzymującym, o którym jeszcze nawet nie ma on to sprawić bólu, nie? No, jednak jednak to, mm -hmm, to jeżeli mm -hmm. mam zjąć tą pieluchę, to ja wiem, że ty się nawet na klapsa zatrzymującego nie zgodzisz. Wiesz... Ja się na tym nie znam, ale jeszcze ja o takich rzeczach takie słyszałem rozgraniczenia, więc dlatego tak do tego nawiązałem, ale jak już ktoś ja zajmuje... wiem, o czym ty mówisz. nie zatrzymującego. Ale, klapsa ale, ale, ale to... jak ktoś już zdejmuje pieluchę, to jednak ma być hmm. bolesny, a, tak. nie, a, nie, a, nie, a nie zatrzymujący, tak, tak, nie? Tak, tak i to i oczywiście można zawsze podać przykłady, które doprowadzą do absurdu, nie? Tak, Na zasadzie, tak, jak pewna kobieta powiedziała, że w pewnym momencie jej dziecko powiedziało, raczej jej wnuk powiedział, że mama jak skopała. Mhm. I ona taka przerażona rozmawia z synową, a synowa mówi, miałam cztery siatki, wychodzę z dzieckiem i ono wybiega z przedszkola, tam sześciolatek, więc już mhm. na tyle świadomy, że wie. I wybiega na ulicę jedynym sposobem zatrzymać to dziecko, to było po prostu nogą. Tak. nogą... No oczywiście, to oczywiście że je kopnęła, także usiadło, <laughs> tak, ale ona je przytrzymywała tak, nogą, tak, nie? Tak, ale tak. mówi, miałam dwie ręce i dziecko wbiega tak. pod samochód, nie? Wiesz, to są... Ta, jak więc, mów... więc, ale właśnie, tylko co, 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 co chcę powiedzieć o moich takich doświadczeniach, nie? Więc ja zdaję sobie sprawę, że to można w tysiąc takich historii ubrać ale to nie zmienia tej rzeczywistości, mhm. że są gigantyczne problemy. Tak. I kiedy ja popełniłem ten odcinek yy, yy, Biblia nie, nie każe bić dzieci, mhm. to się odezwała pani z, yy, z Onetu, z, yy, z serwisu Onet mhm. i tam dla tego magazynu Kobieta Onet. Zrobiliśmy wywiad i powiem tobie, że ja powiedziałem takie rzeczy, z których nie wiedząc jaka jest skala, powiedziałem tak, myślę, że ta książka to jest jakiś niewypał, czy w ogóle mhm. taka teza, natomiast myślę, że ten rodzaj nauczania, literatury, pseudopedagogicznej, on nie ma na ludzi wpływu, że ludzie są rozsądni i ludzie, którzy by nie bili dzieci, tylko dlatego, że ktoś mówi, że Biblia każe bić dzieci albo że chrześcijańskie wychowanie każe bić dzieci, nie zmusi rodzica do tego, żeby zaczęło bić. I potem dostałem zaraz po tej publikacji. Najpierw odcinka taką ilość maili, mhm. że ten, yy, ten wywiad miał pójść w poniedziałek, i ja zadzwoniłem do netu i wycofałem autoryzację, prosząc o zmianę tego bo moja skrzynka zasypała się ludźmi, którzy, rodziców, którzy powiedzieli w łzach, przepraszałem swoje dzieci, mhm. ale tak naprawdę ta, ta książka lub tego typu książki wepchnęły mnie w zachowania, w których nigdy bym się mhm. nie dał wepchnąć mhm. i czasami, ja nigdy tego nie mówiłem, więc tak wykorzystuję tę rozmowę mhm. z tą, żeby to powiedzieć, niektóre z tych historii były takie, że dzieci mi wybaczyły, odbudowaliśmy więzy, ale były też takie historie, straciłam, straciłem swoje dzieci, mhm. bo myślałem, że wychowuję je po chrześcijańsku, mhm. stosując mhm. wobec nich kary cielesne. Dzieci wyrosły i nigdy mi tego nie wybaczyły. Mhm. Mhm. Nie, więc, więc, więc to, to ciężar, są tak? dramatyczne historie. Jak ja to usłyszałem, to zadzwoniłem do tej pani, powiedziałem ten taki lekkomyślne zakończenie tego wywiadu, że wszystko mhm. jest dobrze, że to na nas nie wpływa. Proszę usunąć, bo usłyszałem historię, że to wpływa na nas bardziej niż sobie wyobrażamy, bo to troskliwi rodzice, mhm. kochający Pana Boga chrześcijanie tak. mhm. i pod wpływem niezbyt rozsądnych zdań, taki eufemizm, tak. pod wpływem niezbyt rozsądnych zdań robili rzeczy, z powodu których potem sami płakali przez długie lata mhm. i nie zawsze udało się to naprawić. Wiesz, ludzie. Nie, nie, nie kończymy szkół, żeby uh -huh. zostać rodzicem. Ja urodziłam uh -huh. swojego Bartka, będąc bardzo młodą osobą, nie miałam zielonego pojęcia, jak się tam wychowuje uh -huh. takie dziecko. I to jest ciągle okres, znaczy czas takiego próbowania, sprawdzania, intuicji i tak dalej. I szukamy bardzo często. młodzi dziewczyny czy rodzice w ogóle młodzi szukają jakiegoś pomysłu, jak to zrobić, szukają, sięgają do mhm. takich książek. I jeśli to jest tak, że to jest książka nie wiem, polecana, czy jakaś pre... mhm. uznana tam że jako, jako wskazówka to tam się szuka tak. i wiesz, no, to, to nie wiem, nie powiem może dobrej rzeczy, że nie wszystkie, nie no, powiem, dobra, bo to jest prawdziwa, mm -hmm. że nie wszystkie książki są dobre, mówiąc krótko. <laughs> Trze, no, trzeba by było poszukać i wybierać i sensownych i jakoś y, konfrontować to. A jeśli, wiesz, to przyzwolenie na kary fizyczne dzieci jest ciągle w społeczeństwie polskim duże. Wiesz, y, jest, są takie badania, to były, nie pamiętam, w 2014 albo 2012, czyli dosyć dawno temu, y, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrobiła badania e, porównawcze, czyli takie same badania były robione w Anglii, e, tymi samymi metodami zrobili u nas i e, wyszło z tego, że dzieci są trzykrotnie częściej karane fizycznie, bite w Polsce niż w Anglii. Trzykrotnie częściej, wiesz, to, to jest ciągle tak, że my ciągle uznajemy... E, klaps, y, klapsy, czy w ogóle bicie dzieci za metodę wychowawczą, nie? Tak jak mówiłeś o tym klapsie zatrzymującym, z tym nie słyszałam o tym, ale to mam świadomość tego, co to może być, że nie wiem, dziecko ci wybiega właśnie na ulicę i ty w przypływie emocji, bo się mogło zdarzyć, m, m, możesz go, m, nie wiem, uderzyć, bo to jest rozładowanie twoich emocji. Nie powinno się tak robić. E, można to, poza tym można coś z tym zrobić, powiedzieć, nie powinieneś wy, 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 nie wiem, wybiegać e, na ulicę. To raczej się nawet stosuje, żeby nawet nie w przypływie emocji, tylko tylko żeby zatrzymać, kiedy brakuje słów, czyli dziecko wkłada rękę do. A, no tak. No do do kontaktu. kominka, albo na przykład o, do kontaktu, kładzie Moja na gorącą platę, wkładała, nie? Tak. i po prostu chcesz mu ją odetchnąć. Tak, tak. No, no to tak. To tak takie... to sobie tłumaczył. Wiesz, ja bym, miałam taką, taką historię kiedyś we Wrocławiu. Na, robiłam mhm. superwizję zespołu interdyscyplinarnego tego, który się zajmował przemocą. I tam był taki przypadek, gdzie chłopca, który był niepełnosprawny intelektualnie, z zaburzeniami zachowania i robił sobie właśnie krzywdę w sensie takim, że właśnie gdzieś tam w, wkładał mhm. ręce, czy tam właśnie do ognia, czy czegoś. Duży chłopiec, to już był, mężczyzna prawie, i ojciec, żeby go zatrzymać, musiał się na nim położyć i go przy, wiesz, przy, uh -huh. przytrzymać. I to ktoś zauważył, czy coś tam, i zostało to zgłoszone, założono niebieską kartę, a tu była taka sytuacja, nie ma innego wyjścia, tylko uh -huh. trzeba było użyć siły, tak? To uh -huh. tutaj mówimy o czymś takim, o użyciu siły, żeby odciągnąć go od czegoś, yy, od, uh -huh. od tego. To nie ma, nie ma to, to nie jest przemoc w tym znaczeniu. Natomiast no, mnie najbardziej przerażało, że wiele osób pisało, mnie ojciec bił i wyrosłem tak, na człowieka. Tak, tak, I tak, tak w tak. pewnym jak jeszcze miałem siłę odpisywać na te komentarze pod tym filmem, to pisałem: Nigdy nie wiesz, kim byś był. Gdyby ojciec zastosował inne metody. Wiesz, to jest trochę taki nie? mechanizm, tak, jak zawsze, może, mhm. może byłbyś jeszcze dwa razy bardziej nie? pewną tak. siebie osobą, tak. odważną, tak, a nie tak, dzisiaj tak, jesteś tak. zadowolony, ale nie wiesz, do jakiego miejsca byś doszedł. Nie? Bez... Wiesz, to jest tak, jak, jak dzieci, które zostały zabrane z domów rodzinnych, umieszczone w pieczy zastępczej, w domu dziecka, czy w rodzinach zastępczych, one będą zawsze idealizowały rodziców. Nie? To mhm. zawsze jest tak, że powiedzą, moja mama najlepsze ciasto piekła, na przykład, a mhm. które potem jak się. Do, do, grzebiesz, do tego się okaza, że raz w życiu może upiekła takie ciasto. Albo y, idealizowanie właśnie umiejętności ojca, że ty, mój tato to wszystko potrafi. Uh -huh. y, to jest też taka zasada, że jeśli y, podejmujemy jakąś interwencję, rozmawiamy z dzieckiem na temat tego, co mu się wydarzyło z, w domu, to nigdy nie mówimy o tym, że jak twój ojciec okropny taki mógł ci zrobić, jak twoja matka mogła do tego uh -huh. dopuścić. Dziecko może krytykować swoich rodziców, my jako interwenci nigdy. Możemy powiedzieć, no. dorośli tego nie robią, czy nie? dorośli mhm. nie powinni tak robić, natomiast nie odnosimy tego bezpośrednio do rodziców. Każdy z nas chce mieć fajny dom rodzinny. No Każdy tak. z nas będzie próbował, jak go nie było, to go tak troszkę podkoloryzować, troszkę go tak przerobić, żeby było fajnie. I to jest prawo dzieci. I też myślę sobie, że jak dorośli jesteśmy, to tym bardziej szukamy tego, żeby, żeby, żeby było ładnie w naszej przeszłości. A wiesz, a teraz to już szczególnie w okresie takim, nie wiem, insta zdjęć instagramowych, które muszą być zawsze na najwyższej okay. jakości, czy w ogóle w tym okresie, jakim jesteśmy, czyli okresie przedświątecznym, no gdzie tak. wszystko jest, musi no być tak. pięknie, rodzinka i wszystko. Wiesz, że ja kiedyś robiłam takie zajęcia, kiedy jeszcze pracowałam bezpośrednio z dziećmi, to taki, taka sugestia, znaczy taki, taka wycieczka trochę. Eee, i robiliśmy takie, takie coś, że tam dzieciaki miały napisać, dzieciaki takie nastolatki, co lubią najbardziej, czego, naj, czego najbardziej uh -huh. nie lubią. I dziewczynka napisała najbardziej na świecie nie lubię świąt Bożego Narodzenia. Oh. Ja mówię, no jak, choinka, Mikołaj, światełka i te inne rzeczy. Ona mówi, wie pani, ja wtedy muszę z nimi siedzieć w domu, nigdy mhm. nie rozmawiamy ze sobą, a nie wolno mi odejść od stołu, nie wolno mhm. mi niczego zrobić, muszę udawać przez te dwa, trzy dni, że, że jest wszyscy wszystko są szczęśliwi ze sobą. Wiesz i, i to wcale nie jest odosobniony przykład niestety, jak się tutaj dowiadujemy od różnych osób, które tutaj są u nas, z nami. Mhm. Bardzo, bardzo to... Mhm. Smutne i tak chciałoby się wierzyć, że to są pojedyncze przypadki, ale, mm -hmm, ale te statystyki mm -hmm, są nieubłagane, mm -hmm. że. Tak, statystyki to jak też. Jak po i pod tą, tą klatkę schodową wchodzi, to w co którymś mm -hmm. domu mm -hmm. jest dramat, a to tak. uśmiechy są przyklejone. Tak, nie? tak, 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 tak. Um, no, no tak, tak, tak jest znaczy mówię to. Dla, dla mnie też, wiesz, chciałabym, żeby przez ten podcast jakoś uwrażliwić osoby. Na krzywdę mhm. dzieci, nie? Na to, że, że jeśli słyszysz, że dziecku dzieje się źle, czy widzisz, mhm. że, że nie wiem. Jest... No właśnie, bo zaczęliśmy. To ja nawet tak wejdę mhm. Ci w słowo, tak zachęcając Ciebie do tego, żebyśmy wyciągnęli z tego bo jakieś praktyczne lekcje, bo takie też jest moje doświadczenie, że, że jednak te podcasty czasami oddziałują w taki sposób, w jaki... Powinno działać, czyli czynią świat odrobinę lepszy. Czy to była mm -hmm. rozmowa z, mm -hmm. z lekarzem psychiatrii, czy z psychoterapeutą, to też niektóre osoby pisały, pomogło mi to mm -hmm. zrozumieć, że miejsce, w którym jestem, jest ok. Nie? Bo na przykład ktoś się zmagał z poczuciem winy, że mm -hmm. korzysta z fachowej pomocy lekarza, tak. ale to tak jakby troszkę swoje chrześcijaństwo. Mm -hmm. yy, nie doceniał i to jest absurd, no ale takie, takie, takie maile dostawałem. Mm -hmm. Więc powiedzieliśmy o tym, co robić, kiedy, yy, kiedy dziecko przychodzi, mówi o czymś, Ci opowiem, tylko nikomu nie mów. Mm -hmm. A co robić, kiedy my się domyślamy, że jest problem, mm -hmm. ale dziecko nic nie mówi? Czyli właśnie to, co nazywasz uwrażliwieniem na potrzeby dzieci, jakbyś też mogła mm -hmm. tak. Wory sobie, no, słucha nas ktoś, kto domyśla się problemu. Mhm. Nie chcę być obojętny. Mhm. Jak się zachować, żeby to było bezpiecznie? Wiesz co? Też znowu nie ma, nie ma jednej, jednej miarki mhm. na to, czy jednego jakiegoś algorytmu. Jeśli to jest, bo tak jak mówiłam o tej bezczynności, że bezczynnością też można skrzywdzić dzieci. Jeśli to jest tak, że słyszysz za ścianą... Ciągłe krzyki dzieci, czy znaczy płacze dzieci, że dziecko płacze, że dziecko woła o pomoc, i ty mówisz: A nie ja będę się wtrącał, bo to rodzina, albo powiesz: A tam przychodzi pracownik socjalny, to on pewnie już wie, to y, nie pomagasz w ten sposób dzieciom. Zawsze jest tak, że jeśli nie reagujesz, to stajesz po stronie sprawcy, a nie po stronie dziecka. Mhm. Y, tak naprawdę sprawcy o to chodzi, żeby cię wprowadzić w takie zakłopotanie, w taką niepewność, a nie zrobi nic, bo jeszcze dzieci pójdą do domu dziecka albo mhm. tam coś, nie? E, no. no skoro wiem i widzę, to prawdopodobnie mhm. sprawca jest y, też nie obcą mi osobą, więc tak. nie chcę narazić tak. nasz szwank tak. tak. relacji, bo to może być ktoś z rodziny. Albo na przykład agresywny sąsiad, nie będę Agresywny reagować, sąsiad, nie? całe życie będziemy razem w tej samej kamienicy mieszkać. Tak. Czy są, są ludzie, którzy mówią nie będę, nie będę, bo się go boję, bo, mhm. bo, bo na przykład mogę, może mnie gdzieś dopaść w ciemnej ulicy. Mhm. Wiesz, to jest, to nie, nie możemy tego wykluczyć, może tak być, nie? Więc mhm. to też jest tak, że trzeba pomagać mądrze, czy interweniować mądrze. Jeśli to jest tak, że, że jest zagrożenie twojego zdrowia, czy życia, to trzeba, mówię, mądrze pomagać. Jednym ze sposobów takich, tak jak mówiłam o tym, że trzeba przerwać Przemoc, że, żeby, żeby pomóc dziecku, to jest zainteresowanie tym instytucji pomocowych. My bardzo mhm. często dostajemy e, takie telefony, że ludzie do nas dzwonią i to traktujemy w kategoriach sukcesu, że tak się dzieje, że dzwonią i mówią: Widzę takie dziecko, które jest na przykład, nie wiem, na, do dziesiątej na podwórku, tam jak, w okresie mhm. letnim, nikt się nim nie zajmuje, dziecko tam się spotyka z jakimiś starszymi ludźmi czy co. No takie wiesz, niepokojące mhm. sytuacje, nie będę się w to angażował. Czy my moglibyście jakoś pomóc? My wtedy y, y, przyjmujemy to jako anonimowe zgłoszenie, Pro, prosimy tylko o podanie adresu dziecka i wtedy składamy, y, składamy albo zawiadomienie, y, to w zależności od informacji, albo składamy do sądu o taki wniosek o wgląd sytuację dziecka, albo do ośrodka pomocy społecznej o to, żeby zobaczyć, jakie jest. I to może zrobić tydła. anonimowo. I to możesz zrobić anonimowo. W głogowie, no to wiemy, gdzie zadzwonić mhm. do Waszego stowarzyszenia, mhm. ale gdzie zadzwonić. W Bydgoszczy, w Warszawie, w, w Krakowie, w, w Nakle. Mhm. W Warszawie, w Bydgoszczy, w Warszawie wierzę, że do fundacji dajemy mhm. dzieciom siłę też, czy tam w, w Starogardzie, mhm. czy w Gdańsku, ale można za... zgłoszenie można złożyć anonimowo również na policję. Mhm. Można powiedzieć, nie powiem nazwiska, powiem tylko adres, że tam się dzieje, nie chcę ujawniać mojego nazwiska, masz prawo do czegoś mhm. takiego. Jest e... obowiązek, czy ktoś to wyrzuci do śmieci, czy musi zostać nie, jakaś nie, nie, interwencja? Nie, 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 nie. Jest tak, że powinni to przyjąć, takie mhm. zgłoszenie. Był taki czas, dostaliśmy kilka takich anonimów w ogóle pisanych, listy takie, mhm. nawet na kilka stronic kiedyś dostaliśmy taki list, gdzie jest opisywana sytuacja dziecka i też jest napisany anonimowy tam ktoś, mhm. nie? To... To jest tak, tak, taki człowiek, który, któremu jakby bliski jest los dziecka, a nie bardzo wie, co z tym zrobić. I my takie, takie doceniamy. I zachęcam, żeby to robić, tak, że to tak, nie tak, jest źle tak, pisać nie, anonimy w nie, takich Nie, nie. Anonimy w sensie takim, że proszę o pomoc dla dziecka. Nie? Mhm. Boję się, nie chcę się ujawniać i to jest uzasadnione. Ja nie namawiam tutaj do jakiegoś nie mhm. wiem, nadzwyczajnego, bo to nawet często nie jest bohaterstwo. Czasami to może być nawet głupota, że przeciwstawiasz się mhm. czemuś. Ale jeśli widzisz, że dziecku się dzieje krzywda, jakby jesteś sfokusowany na to dziecko, to, to, to jest to tak. To, to wtedy można coś takiego tak pytam, zrobić Tak, sprawdziły się. Sprawdziły się te te no, informacje. Podejrzenia My niestety, mamy, my niestety mamy tak, że, znaczy w naszy, my w sensie, w kontekście prawa polskiego, jeśli to jest tak, że zgłaszasz wniosek anonimowy, my Stowarzyszenie mhm. Szansa, składamy e, wniosek o to, żeby o rozpatrzenie mhm. sytuacji czy przyjrzenie się sytuacji dziecka, to w, dalsze, w toku dalszej procedury my nie jesteśmy o tym informowani. A. Nikt nas nie informuje, że w wyniku państwa tam zgłoszenia zrobiliśmy to czy tamto. Więc jakby trochę to jest tak, że my musimy wierzyć, że to mhm. tak się zadziało. Nie możemy ich prosić o to, żeby. Nam, nie wiem, mieliśmy taki ostatni przypadek, że dziewczynka zgłosi, była no właśnie bita przez swoich rodziców i zgłosili to dwójka sąsiadów i my nie jesteśmy myśmy napisali o, o wgląd chyba w sytuację rodzinną do sądu. Natomiast nie otrzymaliśmy, nie otrzymaliśmy potwierdzenia nawet wpływu. Natomiast natomiast wiemy, że tam się zadziało, że tam przyszedł kurator, że tam już zaczęło się coś tam dziać, to z takich nieformalnych. Natomiast mhm. my nie jesteśmy stroną w tej sprawie, nie? Tak. A to, to jest też tak, że nie muszą nas informować, więc to też, to też nie powinno być zniechęcające. Czasami jest to, znaczy my odczuwamy to jako taką, taką, taki brak proceduralny. Na przykład w szkołach jest tak. Tak, no bo to jest, ja tak sobie myślę, że to tak jak pierwszy wysyłam Anonim. Mhm to po to, że chcę właśnie widzę krzywdę dziecka, mm -hmm, to mm -hmm. tak samo mogę wysłać drugi albo dostać informację, że problem, problem jest, że potrzeba jest zaopatrzona. Nie dostaniesz takiej informacji. No właśnie, ale jak jej nie dostanę, to nie czy dostaniesz. nie jest to samo zaniechanie, kiedy drugi raz nie wysyłam? Jakby było, gdyby ja pierwszy raz w ogóle nie wysłał. Ja nie? bym proponowała, żeby się przypominać od czasu do mhm. czasu, że wysłałem do Państwa informację anonimową w dniu takim i takim. W dalszym ciągu dzieją się rzeczy takie i takie, opisać, mhm. nie? że proszę o podjęcie interwencji. To, to niczego, nic nie kosztuje, o tak powiem. Nie, nie ma to żadnych jakichś negatywnych reperkusji, a może pomóc dziecku. To, to uh -huh. na pewno tak, żeby nie pozostać obojętnym, żeby to nie było tak, że, że Ciebie to nie interesuje. Jak alkohol? jeszcze? Widząc niepokojące rzeczy, możemy pomóc? Możemy się zgłosić. Znaczy, przede wszystkim należy się oprzeć na instytucjach, tak jak mówię. Nie, nie wiem, jeśli to jest tak, że można to zgłosić też do pedagoga szkolnego. To są różne takie sytuacje. Jest w każdej gminie, działa zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy. To jest też kolejna droga, gdzie można zgłosić, zadzwonić czasami i oni wtedy, pracownicy socjalni przy współpracy z policją, organizują taki system pomocy. Wiele jest niedociągnięć takich proceduralnych w działaniach zespołów Interdyscyplinarnych. Ja sama pracuję w dwóch takich zespołach i widzę, że można by było więcej, ale to jest, znaczy ja to traktuję jako, jako coś, jako, jako mhm. kawałek, jako początek czegoś. Nie? Więc, więc to, jest, to jest tak. My nie mamy w Polsce takich procedur postępowania e, e, wielodyscyplinarnego. Czyli to jest tak, że jak popatrzysz na to, my to mamy na mhm. bieżąco, że. E, Każda służba pracuje sobie. Czyli nie wiem, pracownicy socjalni robią to, co do nich należy, kuratorzy robią to, co do nich należy, z tą samą rodziną. A bardzo często jest tak, że oni się nie kontaktują, że nie ustalają procedur, że nie ustalają, że najpierw to zrobimy, a potem tamto. Czasami się informują o tym, że byli, że jest coś wszczętego, ale to jest za mało. My nie mamy w Polsce systemu ochrony dziecka krzywdzonego. W innych krajach, na przykład w Anglii. Są tak zwane CPS-y, czyli służby ochrony dzieci. Jeśli jest tego typu sytuacja, to zgłaszasz do, takiego, do takiej służby ochrony dzieci i oni mają konkretne ustalone procedury. Gdzie masz napisane, najpierw to, potem tamto. Twoim obowiązkiem jest skontaktować się tym, zrobić to, zrobić tamto. My próbujemy zrobić od jakiegoś czasu, mówię my, bo też zbieramy podpisy, jakoś zaang jesteśmy zaangażowani w lobbying takiej inicjatywy, Którą y, Fundacja Daje Dzieciom Siłę próbuje zrobić od kilku lat, dotyczącą analizy poważnych przypadków przemocy wobec dziecka. To jest bardzo trudna sytuacja, y, kiedy. Może Ci opowiem na przykładzie. W Ubiegłym roku, nie, w tym roku, w marcu jakoś, czy w lutym, w Kłocku zostało zabite dziecko przez swoich mhm. rodziców. E, oni ją bili, tą Hanię, potem były jakieś lodowate kąpiele, dla, po prostu koszmarne jakieś mhm. sytuacje. Tam był kurator, tam był pracownik socjalny i kto jeszcze? Asystent chyba rodziny. I to dziecko, pomimo tego, zostało y, zamęczone, mówiąc tak, nie wiem, nie znajduję słowa innego oprócz słowa zamordowane. Y, postawione zostały zarzuty, i to wszystko się toczy. I teraz jest tak, że w Anglii y, jest taki, y, taka procedura, która się nazywa analiza poważnych przypadków krzywdzenia dzieci. Że to jest trochę tak jak z katastrofami samolotowymi. Jak samolot Aha. się rozwala, to siadają ci wszyscy mądrzy od samolotu i dyskutują, czemu tak się stało, i naprawiają to po to, żeby nie było takich przypadków w przyszłości. I tak samo się robi y, na w Anglii, kiedy się analizuje ten przypadek i mówi się tak: na przykład, że y, znaczy jakby analizuje się, czemu tak się stało, do, czego, do czemu tak się wydarzyło i co możemy zrobić, żeby się tak nie wydarzyło. Jeśli to jest tak, że asystent przychodzi do domu nie wiem, raz na miesiąc rzucam coś uh -huh. takiego. I jest tam godzinę przez tą rodziną. Czyli to jest rodzina uh -huh. objęta asystenturą. To czemu to tak jest, że on jest godzinę? Bo jest za mało asystentów, bo nie wiem, bo ma y, asystent, uh -huh. nie wie jak tam przykład sobie zorganizować pracę, albo nie ma, wiesz, szereg różnych rzeczy uh -huh. i zastanawiamy się nad tym, co można by było zrobić, żeby było lepiej. Bez ponoszenia konsekwencji karnych, czy jakiej, bo to jest inna, że tak powiem, działka. My myślimy o tym, co by tu naprawić. Nie? Co by tu zrobić, żeby, żeby, było, żeby było lepiej? Ten wniosek o, o to, żeby zostały wprowadzone takie procedury, leży od dawna u prezydenta Dudy. Z, ciągle z nadzieją czekamy, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. Czyli na razie ze śmierci tej Hani w Kłocku nic nie wynika? Nic nie. Była awantura medialna przez nie wiem, godzi nie godzinę, miesiąc, może, może trzy tygodnie. Mhm. I kolejne dziecko ginie. Nie? U nas też była taka trudny przypadek, znaczy przypadek śmiertelny dziecka. E, gdzieś tam w Pucku w międzyczasie, gdzieś tam, nie wiem, w Olsztynie, gdzieś tam w innym miejscu. I Wszyscy mówią, wow, jak można było? nie? I nic się nie robi w tym zakresie. I to jest dramatyczne. Mówimy o tym, że w ciągu w czasie pandemii zwiększyła się, wzrosła liczba e, przypadków przemocy wobec dzieci. Co zostało zrobione w tym, żeby, żeby pomóc, żeby było inaczej, żeby tak. E, czy z, taka, ja zawsze zadaję pytanie, kto się zajmuje w Polsce dziećmi, dziećmi krzywdzonymi? Kto się zajmuje? Mhm. Tak, wiesz, całościowo. Tak naprawdę organizacje pozarządowe, które tworzą takie inicjatywy, jak te centra chociażby, jak właśnie lobbowanie, jak e, jakieś działania, które mają pomóc dzieciom. Nie? To, to jest tak, bo... Nie traktujemy dziecka jako wycinku, jako nie wiem, edukacji mhm. tylko, czy tylko zdrowia, czy tylko mhm. jakiejś ochrony prawnej, tylko całościowo patrzymy. Na to. Jak tak ciebie słucham, to się zastanawiam. No bo to z jednej strony tak cały czas balansuję, że z jednej strony myślę, że to są takie odległe historie, a z drugiej strony myślę, że to są historie, które są odległe, tylko dlatego, że chcemy, żeby one były odległe, mhm. bo one są na wyciągnięcie ręki. A jednak tak jakbym mógł cię poprosić o praktyczne sformułowanie rad, na przykład w takiej sytuacji, jak bo wielu z nas jest nauczycielami, czyli pracujemy z dziećmi, mhm. czy, czy różnego rodzaju wolontariuszami. Pamiętam na jednym z zebrań w szkole mojej córki, to już było chyba 4 lata temu, mi się wydaje, mhm. nauczycielka, wychowawca w czasie zebrania mówi, zobaczcie państwo, gdzie się dzieci tną. I ona mówi tak, wyraźnie dała do zrozumienia, wiem, które z naszych dzieci się tutaj tnie. Zobaczcie w pachwinach, zobaczcie tego. Ja nie mogę ujawniać informacji, nie mogę nic powiedzieć. I tak zostawiła rodziców z tą informacją, obejrzyjcie dokładnie, dorosłe już, takie, nie małe, tylko obejrzyjcie swoje dwunastoletnie dzieci. I teraz się zastanawiam, okej, okay, można powiedzieć, dobrze, źle się zachowała. Ja wtedy yy, nie miałem pojęcia, jak mhm. się zachować. Natomiast, no właśnie, sobie zastanawiam ja mógłbym być takim nauczycielem? Mhm. Też nie wiem, co powiedzieć rodzicom. Mhm, mhm. A znowu to jest symptom problemu, który powinien zwrócić uwagę tak. no bo wracamy Woła, do, 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 o pomoc, do tej tak. dziewczynki, o Aha. której mówiliśmy, że to jest wołanie o pomoc, i tam ona trafiła na tą mhm. mądrą panią pedagog. W czasie mhm. naszej rozmowy mi się przypomniała ta historia ze szkoły mojej córki. I teraz było 20, 30 rodziców. Nie wiadomo, moje, nie moje, w domu, jak je obejrzeć. Jak dwunastoletnie dziecko obejrzeć w pachwinach, czy się tnie, czy nie chce, no bo ono się też tnie w tym miejscu, w którym się tnie, bezpiecznie, żeby było niewidoczne. Tak. Mhm. Więc teraz, jakbyś mogła tak powiedzieć, z Twojego doświadczenia, jeżeli ja bym był na miejscu tej nauczycielki. I posiadając taką wiedzę, jak powinienem się zachować? Powinna, powinno się przede wszystkim powiedzieć, zwrócić uwagę na budowanie relacji ze swoim dzieckiem i powiedzieć im powiedzieć o tym, że samo uszkodzenia czy że samookaleczenia są właśnie wołaniem o pomoc, są czymś, czego nie należy w żadnym przypadku bagatelizować. I dobrze jest rozmawiać na ten temat z dziećmi. I jeśli potrzeba, poszukać specjalistycznej pomocy, bo samo to może być też początek czegoś. Nie, nie musi być, ale może być początkiem czegoś. My tutaj, kiedy zaczynaliśmy pracować, rozmawia dzisiaj rozmawiamy tylko na temat przeciwdziałania przemocy, na przykład przemocy wobec dzieci czy krzywdzenia dzieci. Jak otworzyliśmy CPD, e zaczęły się do nas zgłaszać dzieciaki, rodzice dzieciaków po próbach samobójczych czy z zachowaniami samobójczymi. To jest ogromny odsetek. Nie wiem, czy wiesz, że my jako Polska mamy drugie miejsce w Europie, jeśli chodzi o próby samobójcze dzieci i młodzieży. Przerażające. My, myśmy na, na etapie planowania nie mieliśmy takiego pomysłu, żeby się mhm. zajmować takimi zachowaniami samobójczymi. Natomiast mamy tak, że nie, nie mamy tych dzieci, gdzie odesłać, wiesz, mhm. bo jeśli to jest tak, że my, bo my się nie zajmujemy tutaj wszystkim. Jeśli przychodzi ojciec, matka i mówią niegrzeczne, pyskuje, nie uczy się, to my mówimy dobrze, ale my się tym nie zajmujemy, dostaje pan karteczkę do następnej tam poradni, tam mhm. proszę sobie iść. Tutaj się okazało, że chcą tutaj e, i myśmy zaczęli się tym zajmować. E, samobójstwa, czy, czy w ogóle próby samobójcze mogą być też... E, Rezultatem, konsekwencją przemocy wobec dzieci mhm. jako długofalowe. Na pewno nie należy nigdy bagatelizować takich, takich mhm. zachowań, bo nie wiadomo, w którym to kierunku pójdzie. Na pewno nie należy nigdy bagatelizować wołania takiego, że się dziecko mówi. Trochę już, mówimy o innym zagadnieniu, mhm. ale nie wolno nigdy bagatelizować, to jakby się też zamyka w tym, o czym rozmawiamy, żeby, żeby mieć uwagę na dziecko, żeby powiedzieć mu to, co mówiliśmy, wierzę ci żeby mhm. usłyszeć to co ono mówi bo ono jeśli to jest tak że dziecko mówi mam dosyć tego zabije się mhm. to y, mówienie a przestań jakbyś chciał się zabić to już byś to już nie wymyśla mhm. ja coś tam wiesz to jest tak że, że nie wiesz no ale kiedy spotykam dziecko, które się samookalecza, to czy mhm. powinienem powiedzieć do rodziców tylko obejrzyj to dziecko dokładnie, Obej, obejrzyj swoje dziecko dokładnie. Możesz powiedzieć, wiesz co, wiem, że twoje dziecko, zauważyłem y, y, ślady mhm. po samookaleczeniach, mhm. to może być niepokojące, Chcia... mówię ci o tym, bo, bo można mu pomóc, że to, to jest ta informacja, to co rodzic zrobi, ten mhm. rodzic jakiś, to, to jest, no już nie masz na to wpływu, nie, ale żeby zobaczyć, wiesz to, bo też, żeby nie... Czy nauczyciel wys... powinien to Powiedzieć wszystkim rodzicom w klasie, czy powinien temu rodzicowi? Nie wszystkie dzieci się tną w tej klasie chyba. No, Więc... dlaczego? Czy powinien powiedzieć bezpośrednio powinien tym rodzicom, tak, który to powinien Zdecydowanie tak. Powinien po po A powiedzieć... A jeśli nabył tą wiedzę w sposób, który nie powinien jej nabyć? Ale to jest trochę to, o czym mówiliśmy. Powiem pani, ale mhm. niech pani o tym nikomu nie mówi. E Czyli, jeśli, co to znaczy w jakiś sposób? Jeśli to jest tak, że zauważył y, mhm. nauczyciel ślady po samookaleczeniach i dostał informację, że to są nauczyciel samookaleczenia, na przykład, wie, to powinien porozmawiać z rodzicami. Widzę, zauważyłem ślady samookaleczenia na, pani, na, na mhm. rękach, nogach pani córki. E, informuję panią o tym, e, m, m, o swoich odczuciach, pod tytułem, nie wiem, mhm. mówisz mu o tym... E, Uważam, że to jest bardzo poważny problem, żeby pani coś z tym zrobiła. To to yy, mhm. to, to takie Zastanawiam coś. się jeszcze, wiesz, nad tą dziewczynką, o której ty wspomniałaś, nie? która mhm. trafiła, czy też zostawić to dziecko, czy to jest komunikat tylko do rodzica, czy to jest też komunikat. Do dziecka powinniśmy jakieś wystosować i skierować. Yy, mówisz o tych dzieciach, tam, których nauczyciel zobaczył, że są dzieci samookaleczające się na, na lekcji WF-u. Na pewno nie należy udawać, że tego nie widzi, bo wiesz, czasami mhm. jest to tak, że dziecko ci pokazuje specjalnie taki ślady tak. po coś, nie? Mhm. Że na przykład, nie wiem, jest tak, że ma rękę taką pociętą i nie kryje tego, nie? Czyli to jest takie coś, zobacz, mam takie coś, zrób coś z tym. Wiesz, czasami to, to tak jest. To jest to, właśnie o czym. No, ale właśnie, czy rodzic jest adresatem tego komunikatu, nie? Rodzic i dziecko, tak. Widzę, A jeśli że... rodzic jest sprawcą przemocy. To wtedy podejmujemy działania prawne. nie? To mhm. wtedy jest tak, że wszyscy znaczy, tego się nigdy dziecko, nie wiemy. Nie? Star... Ale... Tak, nie... też nie wiemy, może dlaczego wszystko krzyczy ale... przeciwko rodzicowi. Ale może nie. Mhm. Ale może być tak, że w tak zwanych dobrych rodzinach, dobrych mhm. cokolwiek, to strasznie trudne określenie, e, może być się ciąć, bo na przykład nie ma akceptacji w grupie rówieśniczej, albo mhm. przemoc rówieśnicza. To jest w ogóle worek. Zaproś mhm. kogoś, kto się zna na przemocy rówieśniczej, bo to są inne mechanizmy niż w przypadku przemocy wobec m, dzieci stosowanej przez osoby dorosłe, ale że. Aby o tym porozmawiać, bo to jest 40 par procent dzieci. Ojejku. 43, gdzieś, zaraz ci dam taką ulotkę, gdzie tam jest napisane, ile dzieci jest krzywdzony, doznaje przemocy rówieśniczej. Nie? I, to, I to są, wiesz, Tu mówimy o przemocy rówieśniczej, takiej mhm. bezpośredniej, i o przemocy takiej e, onlineowej, bo to jest mhm. też wór ogromny. Bardzo, bardzo takie trudne tematy. To są trudne tematy. Wiesz, my tutaj jak pracujemy z nimi, z, znaczy z, z takimi sytuacjami, to to jest tak, że to y, nie wyobrażam sobie, żebyśmy pracowali indywidualnie z taką. Wiesz, bo mhm. to jest tak, że w tym pomieszczeniu czy w każdym innym dostajesz ogromną ilość przytłaczających cze, mhm. cze informacji. I y, y, to jest tak, że no, nie poradzisz sobie z tym, nie? to nie jesteś cyborgiem, że tu nie wiem, mm -hmm. przychodzisz i, i już się otrzepiesz. My mamy regularne superwizje, czyli spotykają się nasi terapeuci i przegadują te sprawy, które są y, swoją pracę, też sposób postępowania, ale też przegadują przypadki, przegadują tą całą sytuację, co z tym zrobić, jak to wiesz. Taki od, taki, taka wizja kogoś mm -hmm. z zewnątrz, y, który też nie ma takiego Emocjonalnego, jakby powiązania z nami, no to to jest niezwykle cenne. Nie? Bez superwizji nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To też taka informacja, żeby, żeby szukać psychologów, którzy są pod superwizją, żeby nie szukać uh -huh. osób, które e, mogą pomóc w takiej trudnej sytuacji, żeby, żeby, żeby szukać, że tak powiem, specjalistów w tym zakresie. Uh -huh. Pracujesz pod takim obciążeniem. Wspomniałaś wcześniej, kiedy na inny temat rozmawialiśmy, że jesteś osobą wierzącą. Tak, jestem osobą wierzącą. To pomaga, czy przeszkadza? Zdecydowanie pomaga, zdecydowanie pomaga i to, wiesz, to też jest tak, że ja nie wyobrażam, znaczy w ogóle generalnie nie wyobrażam sobie życia swojego bez tego, mhm. żeby, bez Pana Boga i tego, że mogę mu pewne rzeczy oddać. Wiesz, myśmy... Myśmy się modlili o CPD, w kościele no. nasz my się modliliśmy o to, żeby, czy to jest dobry pomysł, czy, czy potem o błogosławieństwo, jak już to powstało. Wiesz, ja mam, ja mam świadomość, że to, to nie... Oczy ja... ci się szkło No! Trzeci raz już w że... czasie tej rozmowy. Tak? Nie wiem, czy widzowie to zauważą, ale, ale są, były momenty, kiedy, wiesz, mówiłaś z bardzo dużym wzruszeniem e... i... No, bo to jest, wiesz, to, to... to widać. E... Nie mhm. ma... znaczy ja tak nie mam, nie, że przychodzę... Mhm. Wiesz, to nie jest taka robota, jakbym pracowała, nie wiem, w fabryce szklanek, mhm. że przychodzę robić robię szklanki przez 8 godzin, a potem przychodzę do domu, rzucam torebkę, już nie robię tych szklanek, nie? Bo to, to jest tak, że masz, że myślisz o tym, nie? I teraz to jest ważne, co z tym zrobisz potem. To jest ważne, czy nie przyniesiesz tych do, do domu tych problemów. E, I dla mnie, na przykład, nie wiem, czas modlitwy, czy, czy w ogóle spotykania się z ludźmi, czytania, to, to, jest, e, to jest dla mnie czas, który, który jest moją superwizją. Nie? To, to, ja, bo ja nie uczestniczę w tych superwizjach mojego zespołu. Mam swoje inne takie superwizje indywidualną, ale e, takie właśnie, wiesz, e, no, dla mnie to jest, to jest sposób na A nie życie. Nie ma takiego myślenia. Kiedy jesteś skonfrontowana z krzywdą na cierpienie dzieci, jesteśmy jakoś tak szczególnie wrażliwi, bo ono mhm. wydaje się najbardziej, najbardziej naj, najłatwiej nam uwierzyć, że jest niewinne, że jest mhm. niezawinione. Mhm. Nie ma takiego myślenia, Boże, gdzie byłeś? Wiesz co, ja to myślę sobie, żeby Pana Boga nie mieszać do wszystkiego, co mhm. się złego dzieje, że za krzywdę. E, Ponoszą odpowiedzialność ludzie, którzy nie są istotami bezwolnymi. I ja mam świadomość, to, to są takie. Ja nie, nie bardzo rozumiem czegoś, takiej, takich mhm. oskarżeń. Ja nie, nie, ma, nie mam czegoś takiego, nigdy czegoś takiego nie miałam. Bardziej kieruję się w, tym, w, tym, w, tym, w takim sytuacji, gdzie mówię, Panie Boże, pomóż tamtemu gościowi czy tamtemu dziecku, czy, czy coś tam. Często się modlę, jak wracam do domu z samochodem, jadę 15 mhm. minut i jak nie słucham podcastów Michała Wodarczyka, to się modlę. I wtedy jest tak, że, że nie umiem, bo wie, wiele mhm. sytuacji tak, znaczy ja też, tu trzeba powiedzieć, mhm. że ja nie pracuję bezpośrednio z dziećmi w tej chwili, ale uczestniczę w zespołach planujących, także ja wiem, co się dzieje, nie? To, to jest tak, mhm. że wiesz, analizujesz te, oni tam analizują te przypadki, ja jestem taką, co tam dopowiada, ale też słyszę. Y ja sobie, no takie jest moje życie, to, to jest tak, że wiesz, powierzam swoje osobiste dzieci i wnuki każdego dnia e, i też to jest to miejsce. Nie? Ja lubię na przykład tutaj Masz. sobie przyjść czasami rano, jak nikogo nie ma, jak przychodzę i sobie tu obojrzę i tak sobie pochodzę i pogadam. To, to jest super fajnie mhm. dla mnie. Masz kontakt ze swoimi potopiecznymi, kiedy wchodzą już w dorosłość? Wiesz co, z tamtej, my zawsze mówimy, że od 2018 roku, jak tutaj dwa, powstała mhm. powstała szansa, to to, była, to, to wszystko to, co, znaczy Centrum Pomocy Dzieciom, to wszystko to, co było przed 2018, to mówimy na to stara szansa. Mhm i w starej szansie mam kontakt z bardzo wieloma osobami. Mało tego, jeszcze jest tak, że my tutaj mamy w zespole osoby, które kiedyś były Ojej. przychodziły do nas, były naszymi wolontariuszami, a teraz pracują tutaj, uh -huh. wiesz, i to jest po prostu piękne, nie, w tym wszystkim, więc jakby to są, to są sprawy, których się nie trzeba, wiesz, to jest stowarzyszenie, to nie jest moja firma, nie, uh -huh. to jest tak, że to jest nasze, to nie jest moje. Uh -huh. I teraz e, jakby utożsamianie się z tym, co robimy tutaj, to to jest dla mnie podstawowa wartość. Jak ktoś mnie kiedyś zapytał, jak pani tu rekrutuje ludzi. I ja mówię, ja nie wiem. Nie, nie, ja nie mam takiego, wiesz, jak tam mają w tych wszystkich korporacjach, że jakieś tam zasady czy coś tam, jakoś to tak się dzieje. Nie? Teraz potrzebowaliśmy psychologa i yy, yy, i nagle się zjawiła taka osoba, która nam tutaj, wiesz, która pracuje teraz z nami, która nam tu tak wpasowała się w to, w sensie takiego, wiesz, pojmowania tego, nie? My tutaj bardzo dużo mhm. mówimy o dobru dziecka. Dla nas dobro dziecka jest tutaj kluczowe, nie? To, to wiesz, mhm. to, że przychodzi ktoś, nie wiem, do, do dziecka i się przedstawia, że mówi, jak się nazywa, mhm. że rozmawia z dzieckiem, a nie, a nie, o dziecku, nie przy dziecku tam, nie wiem, mhm. opierając się o niego, jego krzesło. To to jest po prostu, wiesz, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie? Ona tutaj ma się dobrze czuć. Tak jak słyszymy teraz, to tam jest tak, że prosiłam przed chwilą, żeby nie wchodzili tutaj do tego pokoju, uh -huh. będzie słychać. A no tak, i tam tak, nie tak. można słyszymy utrzymać. Cały czas słychać, że, <laughs> tak, e, tak, że tak. jest życie za ścianą, tak, i to tak. takie życie w dziecięcych okrzykach. nie, tak, 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 tak. Nasze mikrofony to zbierają, ale, ale słychać, że są dzieci za ścianą. <laughs> tak, tak, tak. To jest miejsce, które żyje. Nie? to to uh -huh. nie, Rzadko są już teraz takie momenty, takie dni, że. E, chyba, że są jakieś odwołane, bo, bo teraz pandemia i tak dalej, ale generalnie jest tak, że my mamy tutaj co robić. Niestety chyba co? Niestety. A. Ania zdecydowanie, cała ta rozmowa jest o tym, jak swoją pracą, ale też mądrością, wrażliwością, poświęceniem, ale też oddaniem właśnie tworzeniu takiego centrum, takiego miejsca, czynisz ty i twój zespół, i za to Tobie na Twoje ręce chcę bardzo podziękować, ale czynisz świat odrobinę lepszym miejscem do życia. Tak naprawdę to. To szumnie brzmi, ale, 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 ale to są wielkie rzeczy. To naprawdę, co robisz i o czym opowiadasz, to są wielkie mm -hmm, rzeczy. Mm -hmm. Tak myślę, kiedy właśnie wiesz, słucham ciebie o tym takim mocnym tekście z, z Księgi Hioba chyba, w którym właśnie tam jest... On mówi, co to znaczy, żeby być sprawiedliwym, że mm -hmm. naprawdę miałbym przerąbane, tylko mm -hmm. że mówi to tak bardziej takim patosowym językiem, biadami, ale miałbym przerąbane, gdybym nie wyrwał kuw krzywdziciela, nie? Mhm. I myślę, że to chciałbym, żeby ta rozmowa zachęciła wszystkich nas, którzy słuchamy, tak. że kiedy mhm. widzimy, że ktoś krzywdzi, to, żeby wybić zęby krzywdziciela, mhm. nie, oczywiście nie w taki samozwańczych... Tak, tak, linczu jakiegoś. Takiego tak. zły sposób, ale, mhm. ale korzystając z pomocy właściwych instytucji, tak. jednak przejąć się tym złem, mhm. którego nie można bogatelizować. To dziec nie ma dzieci, są ludzie. E, Także tak, to, jest bardzo, bardzo e, to też Korczak zdanie. mówił, ale nie pamiętam takiego, żeby zostawić świat lepszym nie? Mhm. i to jest tak, żeby... E, to są, wiesz, to czasami jest tak, że mówisz takie, takie słowa i mówisz no, jakiś patos i tam takie, mhm. W ogóle, ale jak potem wiesz, masz takie, takie myślenie, tak jak mówiłeś, że wchodzisz po, po schodach i czytasz, zawsze jest szansa. Nie? To jest mhm. nasz taki slogan, tak. że ja naprawdę tak uważam, że zawsze jest szansa. Nie? I to, to jest coś takiego, co, co daje też taką nadzieję. Nie? To, to Ja nie wyobrażam sobie bez nadziei, żeby, żeby żyć, że nic, nic już nie można zrobić. Czasami są sytuacje takie, że są potwornie trudne. Ale wierzę, że zawsze jest szansa. A imponuje mi skala Twoich działań i ta wiara w tą szansę. Bo przecież konferencja, na której jutro się spotykamy, ona też tak. ma mieć cel takich instytucjonalnych zmian. Mhm. Nie? Takich tak. Kolejny, na to kolejny mhm. mały kamyczek, który mhm. może poruszy większy kamyczek, większy. Tak. Mhm. E, więc naprawdę jesteś osobą, której myślę, że wiele mhm. osób wiele zawdzięcza. I dzięki, naprawdę, dzięki za Wiesz, to, że zechciałaś nam o tym wszystkim opowiedzieć. Dzięki bardzo za to, że mogliśmy się w końcu spotkać, ale to jest też tak, jakby, wiesz, to nie ja sama, nie? To, to mhm. jest tak, ja bym sobie tu mogła sama wymyślać cuda na kiju, ale ci ludzie, którzy tutaj są, nie? którzy po prostu, wiesz, wiedzą, my ja tutaj siedzimy sobie, a oni tam mhm. różne rzeczy robią, którzy czują tą robotę, nie? To to, to właśnie jest to, nie? Że to, że to w tym. Też Tobie dziękuję za to, co robisz, bo to jest naprawdę duża rzecz. To, co zrobiłeś dla mówienia o, o, o czy w ogóle, że poruszyłeś tą problematykę to szacuneczek naprawdę super. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, Fajnie, dzięki, dzięki za wspólną bardzo. rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia, Michał Włodarczyk.